Stefan Żeromski, wierna rzeka, klechta domowa. Ocknęło się znów zimno targające wnętrzności, i cierpienie, coraz wraz jak toporem, rozrąbywało głowę. W prawym biodrze ból szarpał się nieustannie, niby hak wędy żelaznej, wyrywany na zewnątrz. Co chwila ogień niepojęty, nieznany zdrowemu ciału, latał po plecach. A ciemność pełna wielobarwnych iskier oślepiała oczy. Ranny zawinął się i zatulił w półkożuszek, który jeszcze za dnia zdarł był z sołdata ubitego w zaroślach na brzegu rzeki. Nagie nogi i skrwawione biodra wpychał głębiej w stos trupów, szukając tych dwu ciał, które ciepłem broczących ran rozgrzewały go w ciągu nocy, a wyciem i jękiem budziły ze snu śmierci do łaski życia. Lecz tamci dwaj ucichli, ostygni, i stali się równie ochydni jak zagon skrwawiony okryty śniegiem. Ręce i nogi, poszukujące ciepła jeszcze żyjących, trafiały wciąż na obmokłe i śliskie zwłoki. Podźwignął głowę. Zobaczył zmysłem wzroku dokonanie, które był przeżył. Spostrzegł to dzieło nowe, które w duchu przecierpiał. Leżeli w kilkuset, tworząc w zmierzchu rannym białą górę poobijani, gdy padli z ran na rozkaz wodza nieprzyjaciół rodaka i niedawnego spiskowca, obdarci przez wojsko ze szmat do ostatniego gałgana, roztrzęsieni na bagnetach, po dziesięć razy do ziemi przebici sztychem oficerskiej szpady, pchniętej na wskroś. Z głowami rozwalonymi kurą z lufy przystawionej do czoła, porozgniatani przez pędzące koła armat Changieriego. Zrudział daleko przypiaskowy grunt od krwi, co do ostatniej kropli z tych zwłok uciekła. Zmiękły grudy twardej oraniny rozstajał śnieg. Wleczeni w to miejsce ze wszech stron za nogi zamietli do czysta włosami szeroką niwę, ugrabili ją kostniejącymi palcami, naszeptali w zagony ostatnich słów i pokąsali je w ostatnim szlochu. O nie miało i zacichło małogoskie pole. Ostatni żywy żołnierz patrzał w nie przez mgłę pół śmierci przy brzasku cichego poranka. Zdało mu się, dopiero co stały w tym miejscu konie. Jeszcze dudni ziemia, gdy ze śmiertelnym krzykiem pędzą we trzystu towarzyszy na zdrajce. Gdzież źrebiec, gdzie pałasz? Gdzie pod stopą żelazne strzemie, ostatni towarzysz? Nie słychać już łoskotu granatów dobrowolskiego, zasypujących dolinę. Znikły flankiery kozactwa i dragonów, co przez cztery z górą godziny miotały tralierski ogień. Skąd wybuchały kępy i kłęby dymów, a błyskał ogień. Wzgórze strome od południa szarzeje w ciszy. W zachodniej stronie biała smuga cmentarnego muru. Gniazdo jeziorańszczyków. Jazdy armatek. A tam po środku, gdzie stała piechota... Nie ma nic. Z dubeltówkami, bijącymi na sto kroków, u nogi, stali pod ogniem rotowym nieprzyjaciela, co w nich celował jak dotarczy z karabinów, niosących na 1500 metrów, czekali cierpliwie, z wytrwałością Greków, przyjdź i weź, aż wróg się zbliży na strzał, aż padnie rozkaz do ataku. Leżeli teraz zwaleni na jeden stos. W odległości kłębiły się i wałęsały nad niziną dymy miasteczka do przyciesi spalonego przez wojsko. Raz wraz szeroki płomień, jak skinienie chorągwi nieubłagania, podrywał się ze zgliszcz, popielisk i dymów. Migotliwym blaskiem naigrywał w mrokach śmierci i postrzępionym językiem mówił ku czarnemu niebu. Wtedy rozdzierający krzyk ludzki z pomiędzy czarnych piecowisk wybuchający dosięgał uszu rannego. Obojętny już dla serca i niezdolny podźwignąć ramienia. Podobnie jak nad zgliszczami ogień, zrywały się w człowieku uczucia, lecz jak on w czarnym dymie, ślepych cierpień gasły. Puścił się drobny deszcz ze śniegiem. Zwiała z lasu nadłośnią mokra mgła. Przeciągnęły tumany po nagich i stromych wzgórzach, wlokły się po nadrzeczu i przez pole. Zwilżyły twarz, jakoby mokra chusta. W tej mgle rannej dawał się widzieć Włochaty od świerków ciemny las. Z jednolitego zastępu drzew Ciągnął się na nagie pole, jak gdyby ciepły podmuch. Łaskawy poszum gałęzi. Chwiały się powolnym ruchem Długie, powyciągane spławy, Nisko rozpostarte, obmokłe wiechy, Wołając głuchym głosem, żeby tamtędy uciekać. Ludzi żywych nie było. Nikogo. Nigdzie. W pobliżu leżał zabity człowiek, który miał na nogach brudne, zgrzebne spodnie. Przekręciwszy się przez zagon, ranny począł zdzierać zeń tę odzież i co tchu wciągał ją na swe nagie, dygocące nogi. Szukał oczyma na trupach butów, lecz ani jeden ich nie miał. Wszystkie zuto i zrabowano. Nagle we wschodniej stronie od bolmina. Rozległ się łoskot armatniego strzału. Po nim drugi, trzeci. Ten dźwięk obudził życie. Coś w całym jestestwie drgnęło i ruszyło siły. Bitwa do broni, do szeregu. Począł w tamtą stronę czołgać się na czworakach, bruzdąc odchu. tchu. Lecz już po kilkunastu poruszeniach zapadł na nowo głową między skiby. Prawa noga wlokła się bezwładnie. W biodrze rwał ból. Zmacawszy to miejsce, inwalida trafił dużym palcem ręki na głęboką, opuchniętą dziurę, z której skąpo, lecz wciąż krew się sączyła. Na lewe oko nie widział, wyczuwał palcami w miejscu brwi, powieki gałki ocznej i policzkowej kości wypukłą bulwę, w której ogień wciąż drgał, sypiąc wielobarwne iskry. Nie było już oka, lecz dziwne i rozśmieszające zjawisko wielkiej narośli. Głowa zrąbana szablami w bitwie wysączyła we włosy dużo krwi, która zastygła w zlepienia, w sople i utworzyła na czaszce istną czerwoną czapkę. W piersiach, między żebrami, w ramionach narywały rany od wielokrotnych pchnięć bagnetu. Ale mocniejsze niż wszelki ból, było zimno. Żelazną garścią chwytało za włosy, zapuszczało w kości między żebra szpony. Potrząsając zrąbane pół zwłoki dreszczem bez pardonu. Ono to gnało naprzód. Powlókł się znowu na bałyku. Raz na dwóch rękach i lewym kolanie, drugi raz na stopie i dłoniach, gdy bezwładnie ciągnęła się prawa noga. Czyniąc z całej figury obraz wielkiej śmieszności istnego nieszczęścia. Tak dowlókł się do pierwszych drzew lasu. Chwiały się w zimowym deszczu i we mgle świerkowe gałęzie. Spadał z nich na ziemię niemowny szum. Ani w nim nie było żałości, ani współczucia, ani miłosierdzia, ani pogardy. Długo spływał ten zimny szum na serce pół półumarłe. Samotnik dźwignął się na rękach i objąwszy pień pierwszego w lesie drzewa, stanął na nogach. Nasłuchiwał odgłosów bitwy. Nic nie przerywało ciszy. Patrzał na pobojowisko. Nie żałował ani tych, co w czarnym polu leżeli Ani siebie, ani dzieła Jedyne uczucie osiadło w jego piersiach Jedyna myśl pod skrwawionymi włosami Bić się Patrzał był, jak żołnierze mordowali rannych żołnierzy Jak półżywych odzierali ze szmat Nie było czym zagasić życia, które się zmieniło w hańbę i śmieszność Pożałował legowiska między trupami Począł się prosić o śmierć Padł na ręce i twarz. Duszę ogarnął mrok. Długo trwało bezczucie, bo gdy się obudził, słońce było wysoko. Z pola dochodził gwar. Uniósłszy głowy, zobaczył ludzi. Ciągnęli zwłoki kędyś pod górę. Ktoś ludziom tym wydawał rozkazy. Ranny poczuł w sobie przeraźliwą trwogę, że go żywcem zakopią. Począł uciekać. Czołgał się za roślami świerczyny, wskroś śniegów na poły rozstajałych, po ślizgłych igłach sosnowych. Zdrętwiałe nogi rozgrzewały się od tego ruchu, od pełzania na kolanie i rękach. Śniło się w rozbitej głowie, że las zbiega, zakrywa zielonymi wełniakami, że przed złymi oczyma zasłania włochatym rańtuchem. Że ktoś niewidzialny, a przecie oczywisty... Chyżo, chyżo pokazuje drżącą ręką Tajne dróżki między pniakami Wydeptane przez kwiczoły Szlaki przetarte stopkami i ogonami lisów Kiedyś daleko w lesie Na tej swojej zawiłej drodze W głuchym otympieniu Napotkał krzywy kostur Uschniętą jedli gałąź Spadłą na ziemię z wysokości drzewa W grubszym swym końcu Zeschnięty ów spław Miał sęk, który się wraz nadawał jako oparcie pod ramię. Długość jego była akurat nie na kule. Wsparłszy się na tym kiju, zbieg zadumał się przez krótkie mgnienie czasu, kto też podrzucił przed bezwładną nogą ten kostur na dzikiej drodze. Wszechmogący Bóg, czyli sam bezżałosny los. I roześmiał się z litości ich. Mówiąc z głębi swej duszy, która niczego już nie chciała, ani od Boga, ani od losu, wszystko przeżywszy w powstańczych pochodach i bitwach, że tą litością ich wzgardza, i że ten jej dowód może odrzucić precz. Ale wspomniał na braci pobitych na popieliskach małogoszcza i przycisnął do boku tę ostatnią broń. Przez całe jestestwo przeleciał jak gdyby zemściwy krzyk orła, a w serce wstąpiła zaciekła moc. Poczuł w sobie dziką, oszalałą, starą, od męki do cna, okrutną duszę Czachowskiego. Poszedł teraz naprzód, wsparty na swej kuli, wielkimi kroki jak na szczudłach. Zdawało mu się, że zdąża w stronę Bolmina na pomoc braciom. Od ruchów cielesnych, bóle w biodrze, plecach i głowie stawały się nie do zniesienia jak ciosy ognistego pręta. W kościach i żyłach Zapalał się istny pożar. Ogarniał głowę i dymem ciemnym zawlekał oczy. Bosa stopa w pochodzie swym raz w raz trafiała na sęki, korzenie, patyki, kolki i igły leśne ukryte w śniegu. Przebita do głębi krwawiła. Częstokroć zmordowane ciało waliło się w śnieg kiedyś w zagaju podszewki leśnej, albo na mchu do głębi przemokłym. Objęty nagłym zimnem człowiek, zrywał się na nowo i brnął w śniegu w kępach zlodowaciałych borówek. Brodził w długich, nieskończonych smugach leśnej niecieczy z nieruchomiałej ponizinach. Jak okiem sięgnąć, jak uchem zachwycić, las był pusty. Tam i sam leśny ptaszek zaćwierkał, spłoszony szelestem kroków człowieczych, i daleko uciekał. Nieme wokoło drzewa i nieme nad nim niebo, ziemia porośnięta przeklętą roślinnością, dręczącą poranione nogi. Krew sączyła się z ran. Ślady jej zostawały na śniegu, na gałęziach świerkowych, na badylach i mchu. W oczach upadającego co chwila las ów dobrotliwy niedawno wydłużał się, rozszerzał, otwierał coraz bardziej. Ukazywał swe chodniki przedziwne i zapadnie bez wyjścia. Głębie głuche i kręgi, zachylenia półkoliste i międzydrzewne korytarze bez końca. Mijały godziny, a nie przerzedzał się i nie kończył ów las olbrzymi. Tu i ówdzie dźwigał się piaszczysty wzgórek, stromy i uciążliwy do przebycia jak tatrzańska przełęcz. Leśna droga rozcierała obszary drzewne na dwie części i sama między nimi znikła. Wspierając się na swej kuli, zbieg dotarł do jednego z wydmuchów. Położył się na nim i tam postanowił spać na zawsze. Życie czy śmierć stały się równe i takie same. Tylko już nie trząść się z zimna, nie cierpieć dziwacznych katuszy i nie myśleć. Zapomniał, w którą stronę brnąć dalej. Zmienił drogę. Usnął od razu. Ale był to sen potworny, pełen widm i wrzawy. Las okalający zdawał się drgać i stękać, wszystko w nim kipiało od ciosów szalonego serca. W głębi ziemi, na której strudzone ciało spoczęło, huczy, śniło się, grzmot podziemny i połyskują pioruny. Jęk boleści wyrywał się z głębiny i, jak miecz na dwoje rozcinał niebo. Deszcz gwałtowny dźwignął rozbitka znowu i pognał dalej. Na nowo zaczęło się czołganie z bezwładną nogą z prawej, sękatym kijem z lewej strony. Sunął na łokciach i kolanie, trzymając pod pachą znalezioną kulę. Stapiane w błocie i wodzie poły kożucha odrażającym zimnem przejmowały brzuch i piersi, a sucha jego na grzbiecie część potem krwawe rany zalewała. Stopy, poprzebijane kolkami, rozpuchły i zakrwawiły każdy moczar. Każdą kałużę. Było po południu, bo słońce zachylało się za korony drzew. Ostrzejszy chłód dołem lasu pociągał. Ranny szukał dogodnego miejsca, żeby się zaszyć w leśne gęstwiny i doznać ochrony od zimna. Lecz teren wciąż był zwilgły, zarośnięty zesłym szuwarem. Brał się więc w bok, to w jedną, to w drugą stronę i zabrnął w szarpiące chrusty, w dzikie jeżyny przysypane śniegiem. Wnikle i roki ciny pełne nastawionych kolców jak pazury czychającego szatana. Ponachylane badyle leśnych malin i dzikie głogi szarpały twarz i raniły ręce. Przebijał się przez te ostępy, przeklinając swą dole. Wybrnąwszy zaś z tych zarośli, podniósł oczy i z głębokim zdumieniem nagle i niespodziewanie ujrzał pole. Pustą przestrzeń. nizine łąki. Wydało się, że to Bóg odsunął wreszcie ręką dzikie głogi i dał spojrzeć w bezdrzewne pustkowie. W dali ciągnęły się ośnieżone wzgórza. Pod ostatnim z nich widać było szereg chat wsi, dymy nad nimi błękitne, na niebie zaróżowionym. W pewnej odległości od tej wsi budynki szerokie omurowanych w słupach, dwór z czarnym dachem rozsiadły wśród drzew. Widok ten był tak nieprawdopodobny dla powstańca po nieskończoności jednolitych drzew, że zdawał się być fenomenem snu, złudzeniem, naigrawaniem się złego. Domostwa ludzie, dym nad radosnym ogniem? Nieszczęśliwy obalił się na ziemię. Leżąc patrząc bezsilnie na białe obłoki płynące w wysokim niebieskim przestworzu, na pochyłą ziemię, na ludzkie osiedla. Ostatnie tak samo były dalekie jak pierwsze. Nic na Ziemi i niebie nie chciało tej ofiary z ran i zprzelanej krwi. Wszystko jej było wrogie. Ta Ziemia, na którą upadła głowa, była głucha, ślepy i niemy był przestwór. Zimny wiatr nadciągał z daleka. Tylko ten daleki dym, błękitny, prześlicznym zwojem płynący coraz wyżej, powoływał jak Niepojęte, a przecie przyjazne skinienie. Ranny wypoczął. Wstał i wsparty na kosturze pociągnął w kierunku wsi. Miejsce teraz było równe, bez chrustów i kolek. Śnieg za dnia odtajały, pokrywając się cienkim szkliwem od wieczornego przymrozka, ułatwiał drogę. Nogi sunęły po nim snadniej i bez bólu. To na czworakach, to na kuli. Chory przemierzył całą prawie szerokość równiny. Słyszał już dolatujące ze wsi szczekanie psów, ryk bydła i głosy ludzi. Lecz między nim a krańcem tego błonia ukazała się nieoczekiwana przeszkoda. Rzeka. Ukryta w wysokich, obłych brzegach, wysyłanych rudą murawą, zataczając się niezliczonymi półkolami, które tworzyły długi szereg półwyspów, rzeka biegła bystrym czarnym nurtem. Z jednej i z drugiej strony u brzegów była obmarznięta, lecz nigdzie błona lodowa nie okryła całkowitej wodnej powierzchni. Powstaniec czołgał się wzdłuż brzegu, szukając ławy lub kładki, po której mógłby się na drugi brzeg przedostać. Nigdzie czegoś podobnego nie znalazł. Był zaś tak z sił wyczerpany, że iść dalej wzdłuż zakrętów, wijących się jakby na przekór, jakby dla wydłużenia w nieskończoność tego marszu nie było sposobu. Jak przedtem las, tak obecnie rzeka tworzyła nieprzebytą zaporę. Linia jej brzegu, która z drogi czyniła gzygzak, wijącą się wstęgę, była dla strudzonego nową formą natrząsania się losu. Poranione nogi okrążały pół wyspy, wracając zdawało się w to samo miejsce. Naśmiewający się diabeł rzucił oto przed te nogi rzekę i puścił je w taniec, w pląs, na prawo i na lewo bez końca i bez celu w pewnym tedy miejscu gdzie woda rozlewała się nieco szerzej brzeg był łagodniejszy a głębia płytsza ów polski tancerz przerwał swój pląs sunął się do wody i począł w brud ją przebywać a skoro tylko zanurzył się doznał ulgi szczególnej. zaczerwieniła się wokoło niego czarna rzeczna woda Zabulgotał, jak gdyby w głębi jęknął wart jej środkowy. Tkliwym po tysiąc kroć chlustaniem, pracowitym myciem, woda oczyściła każdą ranę. A jak matka ustami, wycałowała z niej srogość cierpienia. Wchłonęła w siebie ta rzeka, prastara i wiecznie nowa, szczodrą powstańca krew. Zliczyła jej krople, skrzętnie w siebie zabrała. Pojęła w głębiny, rozpuściła w sobie, wessała i dokądś poniosła. Poniosła. Zbieg opłukał w zimnej wodzie, rozpuchnięte nogi, i drżąc ze straszliwego zimna wydostał się na brzeg. Zgrzebne spodnie przylgnęły do nóg i nieznośnie zziębiły. Lecz je na sobie dla wstydu zachował, idąc o kijów w górę ku wsi. Łąki się tam kończyły i zaczynały pola, od nizin odgrodzone. Środkiem ornych niwek ciągnął się wygon w opłotkach. Ten szlak szeroki, pochyły, zdeptany od kopyt bydlęcych i zryty, w rozmaitych kierunkach ścieżkami głębokimi, pełen był podmarzłego błota. Ranny lazł ostatkiem sił, trzymając się żerdzi i wspierając na kiju. Na tej drodze mozolnej, która mu się wydawała być bez końca, spotkali go ludzie, idący z cebrami i wiadrami powody do rzeki. Byli to mężczyźni i kobiety, starzy i wyrostki. Ujrzawszy go przystanęli i ciekawie mu się przyglądali. Ktoś z tego tłumu huknął w kierunku wsi, ktoś inny pobiegł tam z pośpiechem. Młody powstaniec szedł dalej, ślizgając się bezsilnie po marznącym błocie. Od strony wsi poczęli nadciągać chłopi. Gospodarze w sukmanach i korzuchach. Jedni z nich zbliżali się statecznie, inni biegli, coś między sobą gadając. Na przedzie tej gromady, zstępującej z góry szedł wieśniak z blachą żółtą na piersiach. Ten postępował śmiałym krokiem, a stanąwszy w pobliżu, mierzył oczyma krwawego przychodnia. Zapytał. Człowiek, co się za jeden? Widzicie, że jestem ranny, odpowiedział zapytany. A każcie to tak poranili w bitwie. W bitwie? Toż ty powstaniec. Powstaniec. No bracie, skoro sam powiadasz i żeś buntownik i żeś w bitce był, to my cię w areszt zajmujemy. Dlaczego? Do miasta musimy odstawić. Wy? Mnie? Juści, pójdź z nami. Ja tu sołtys. Czerwony gość tej wsi milczał. To byli właśnie ci, dla których wolności z pańskiego domu poszedłby spać w polach w zimnie na roli, przemierać głodem, jak pies słuchać rozkazu, bić się bez broni i tak oto z placu boju wracać. Podchodzili do niego wszyscy wraz półkolem. Wtedy rzekł: Puśćcie mnie wolno, bo przecież ja za waszą swobodę i za wasze dobro się biłem i takie na sobie mam rany. Eee, takie gadki to my już słyszeli. Ty se ta gadaj, a tu jest przykaz. Chodź, bracie, z dobra woli. Dokąd mam iść? Teraz pójdziesz z nami do wsi, a potem to się dowiesz. Co myślicie ze mną zrobić? Na sianie cię położymy, to satę spoczniesz. Sianem się wóz wyściele i do miasta cię odstawimy pod wodą. I to wy mnie? Nie nasze dzieło. Taki przykaz i pokój. Ranny milczał i spokojnie patrzał na nich wszystkich. Zimno go trzęsło. Uśmiechnął się smutnie do myśli, że z takim trudem przez las i rzekę brną, ażeby wreszcie przyjść do celu. Ktoś w tłumie odezwał się: i takiego ta wieść? sprzęża już koda. Toć to to do figury w borku nie dojedzie i uświerknie. Widzieliście moi ludzie. Jaką to magierę czerwoną ma na łbie? Jakiemuś chłopu ukradł te czerwone czapki, panie. Bez rzekę przelazł. Woda mu z kożucha ciecze. Ludzie, bo co to to idzie? Kajś te buty zgubił, te wolność. Z daleka to tak idziesz, panie wojskowy? Korzuch ma jakiś ze znaczkiem. Pewnie ukradł. Sołtys nastawał, swarząc się ze swoimi, jakby u całej gromady szukał potwierdzenia urzędowych czynności. No chłopcy go wiązać? — Takiego ta wiązać? — Postronka szkoda. — I się człowiek spaprze. Zemrze i bez postronka. — E, puść to to. — Ktoś mruknął z cicha. — Bo i prawda. Niech ta lezie, skąd przyszło. — Aby do wsi nie szło, to wygonem, nie nasze dzieło. — Kwardego, co się bije i ludziom we łbach mąci, wiadomo, odstawiaj. — Ale takie ta ciaciarstwo wiązać? Przeciek chrześcijan. Ojuści wrzasnął sołtys. Po śladach przyjdą. Zobaczą, że my go w rękach mieli i wolno puścili. To ty wtedy za mnie zaświadczysz mądrala? Ty będziesz na chaje brał? No i ja ta nie sołtys. W wiązać to wiązać. Postronka bytrza. Skocz tak, który postronek przynieść. A to niech skoczy który z brzega. Ruszę, Bo mnie postronka nie ma. Powrósłem związać. Bo i pewnie brzązową witką i tyla. Osaczony spostrzegł wyłom w zmurszałym płocie. Wszedł w otwór leniwym krokiem, opierając się na swoim kosturze i począł przebywać zagon po zagonie w ukos pola ku dworskim zabudowaniom. Tam poszedł, bo przejście w te prowadziło stronę. Tłum za nim postępował bełkocząc, naradzając się i swarząc. Ktoś szedł z tyłu i nawoływał, żeby się wrócił, to znowu, żeby stanął. Lecz, że nie stanął, a zabudowania folwarczne były w pobliżu, więc zbiegowisko chłopów ciągnące za powstańcem coraz mniej natarczywie nalegało. Śmiech tylko rozlegał się raz wraz, pospólny, głośny, na widok najzabawniejszych pokracznych ruchów zbiega. Ktoś z tłumu podjął z ziemi skibę zmarzniętej ziemi i cisnął trafił w plecy. Ktoś inny trafił w głowę i przychylił ją niżej jeszcze ku zagonom. Wołano na nią rozmaitymi przezwiskami, lecz zdala i coraz bardziej z daleka. Młodzieniec dowlókł się do tyłów dworskiej stodoły i oparł omurowany słup plecami. Widział poprzez ognie gorączki zawlekające mu oczy chłopów, którzy stali z daleka i grozili mu pięściami. Spoczywał. Wiatr tam nie dolatał. Miejsce to w zachyleniu ścian było ciche, suche i radosne. Nie było w sercu smutku ani żalu, ani żadnego ziemskiego popiołu. Tylko już pragnienie wiecznego snu. A żeby nie mieć w oczach chłopstwa, które się nie rozpraszało i wciąż jeszcze radziło na wygonie, posunął się wzdłuż ścian stodoły. Gdy się ściana pod prostym kątem załamała, brnął obok tego załamania. Wstąpił na gumno Pusto tam było. Nigdzie ani żywej duszy. Otworem stały stajnie. Przechodzeń zajrzał we drzwi, lecz nie znalazł koni. Śnieg nawiany dawniej klinem leżał we wnętrzu. Żłoby i drabinki nad nimi były puste. Po drugiej stronie okulnika folwarcznego czerniały zwaliska i zgliszcza spalonych obór spichlerza czy stoduł. Nawet drzewa w przyległym ogrodzie były zwęglone na poły i dalekie płoty osmalone. Znacznie niżej poza tymi zgliszczami widać było duży, staroświecki dwór. Powstaniec przeszedł w poprzek dziedzińca i znalazł się u wejścia do kuchni. Ponieważ drzwi były zamknięte i żadnego nigdzie nie widać ruchu, więc nieśmiało zakołatał we drzwi. Nie otrzymawszy żadnej odpowiedzi po długiem wyczekiwaniu, ujął za wyślizganą żelazną klamkę i spróbował, czy nie da się otworzyć. Drzwi ustąpiły. Wszedł do ciemnej sieni, gdzie było pełno gratów kuchennych, pustych fasek, naczyń i koszów. Na lewo czarniały drzwi, spoza których jakiś szmer dawał się słyszeć. Znowu tedy nacisnął prostacką klamkę, otwarł drzwi i stanął w progu. Owiało go ciepło ognia płonącego pod blachą komina. Jakże głębokie na ten widok uczuł wzruszenie. Przed paleniskiem twarzą do płomienia zwrócony stał wysoki, zgarbiony starzec, biały jak gołąb, z gęstą nad wyraz czupryną. I patrzył w duży żeleźniak, w którym perkotała się rozgotowana kasza. Duża kuchnia dworska była pusta. W głębi stało wyrko z brudnym barłogiem. Przybyły zawołał, lecz stary człowiek nie obejrzał się. Zawołał powtórę i również na próżno. Wtedy wyciągnąwszy kostur z lekka potrącił go w plecy. Staszec drgnął i obrócił się gwałtownie. Był już bardzo wiekowy, niemal zgrzybiały, lecz rozrośnięty w barach, kościsty, prędkich ruchów i widać mocny. Twarz jego o kolorze żywej rdzawości zimowego jabłka była zbiegowiskiem nieprzeliczonych zmarszczek, które przecinały ją we wszystkich kierunkach jak ślady cięć tasaka na kucharskiej desce. Tworząc istne promieniska dookoła ust i oczu, biała jak śnieg, gęsta i zwarta czupryna nad tą twarzą zoraną, pełną potęgi i wiedzy o życiu, jaśniała w zmierzchu. Wielkie ręce były jak narzędzia zużyte i zdarte od pracy. Na widok przybysza, twarz starego stała się sroga i okrutna. Wszystkie zmarszczki zbiegły się ku krzakom brwi i jamom oczu, otaczając je niby las igieł najeżonych. Won! Zakrzyknął, tupiąc na miejscu wielkimi butami. Kolana wyłażące dziurami z grzebnych portek tłukły się w złości jedno o drugie. Między końcami rozchełstanego kołnierza korzuszyny widać było szyję sfałdowaną jak u kondora. Jakieś wyrazy bulgotały w tych fałdach, pięści były zaciśnięte, dzikość zionęła z oczu. Gość nie odchodził. Chciwie patrzał na ogień. Wyjść z tego ciepła na srogi wiatr w szmatach mokrych, ziembiących nogi, brnąć znowu po grudzie na spuchniętych stopach, zobaczyć znowu na drodze swojej chłopską gromadę. Uczuł w sercu szczęście wysokie, radosny spokój. Usłyszał jakoby pieśń śpiewaną dookoła głowy. Spostrzegł, że spłacił już wszelkie długi. Odkupił winy, nie tylko swoje, lecz jakieś cudze i stało mu się dobrze w duszy, jak nigdy jeszcze w życiu. Poprosił gestem niebłagalnym, lecz jakby skinieniem kupca, Czyby nie można zagrzać się przy ogniu. — Won! — powtórzył okrutny dziadyga. Powtarzając raz za razem to słowo, wlepił przecież w twarz nieznajomego swe małe czarne jak tarki przenikliwe oczy. — Dwór przez ciebie spalą, ty jucho czerwona! Albo to już stodół oburnie popaliły, diable zatracony! Won! — mi zaraz! Zbiegnie, nie mogąc sprawnie przekroczyć z powrotem progu, usiadł na nim w bezsilności swej. Ręce jego osunęły się na ziemię, kij z nich wypadł. Stary kucharz zawściągnął na sobie kożuch i lewą garścią szukał czegoś za pazuchą. Wymamrotał, wyszczerzając zęby, wśród których dwu naprzecie brakowało. Z nagła zakrzątnął się. Chwycił wymytą miskę i nabrawszy z rzeźniaka warzechą rozgotowanej jęczmiennej kaszy. Wrzucił w naczynie i podał rannemu. — No, zżeraj i won mi z miejsca, bo tu to za tobą po śladach przyjdą. Dwór spalą, a mnie na hajam ją biją. Żywo, rusz się! Powstanie pokazał gestem, że nie ma łyżki. Starzec cisnął mu na kolana drewnianą, wygryzioną. Patrzał spod ełba, jak poraniony drżącymi rękoma niesie do ust warkasze jak łyka go z pośpiechem i niewypowiedzianą rozkoszą, parząc sobie wargi. Wkrótce miska była pusta, kasza niezrównanej dobroci i smakowitości wyjedzona do ostatniej drobinki. Ranny pokazał kucharzowi swe nogi, jedną w biodrze rozdętą, czarnosiną, koloru żelaza, drugą w stopie postokroć przebitą, napuchniętą i krwawą. Dziad żuł wargami z odrazą, klął straszliwym słowem – Pluł i mnożył z niewagi, lecz patrzył na rany. Wciąż tak niechętnie, mam rocząc, dreptał ku swemu posłaniu na pryczy, wlazł pod nią i orzogiem wyciągnął stamtąd dwa rude, zestarzałe krypcie, to znaczy zdeptane w błotach przyszwy, podeszwy i obcasy, od podkutych chłopskich butów, z najtwardszego, juchtowego rzemienia, od których odrżnięto cholewy. Krypcie te były zeschłe, twarde, jakby wyrobione z żelaznego surowca. Młody panicz wdział je na swe stopy i tak z wyciągniętymi nogami, obutymi teraz w te żelazne chodaki, siedział na progu. Kucharz spojrzał mu w oczy z poprzednią srogością i kazał natychmiast iść precz ze dwora. Gdy tamten ruszyć się nie miał siły, chwycił go w pół, podźwignął. Wyniósł do sieni, wypchnął na dziedziniec i drzwi za nim zatrzasnął. Wygnany zawahał się, dokąd ma iść. Na gumno nie chciał, bo za nim byli chłopy. Przed dwór nie śmiał, bo spalą z jego powodu. Ale droga sama wiodła go w dół, właśnie wzdłuż dworu. Dom to był wielki, murowany. Budowla długa z dwoma gankami, z wielkim szczerniałym dachem. Przed tymi gankami ciągnęła się droga kiedyś w dół ku rzece. Tam też poszedł krwawy żołnierz. Mijał co prędzej ten niegościnny dom. Stokroć gorzej bolały go nogi w ciężkich chodakach. Ciężył kostur w ręku, kożuch moskiewski na grzbiecie, A nade wszystko, nade wszystko ta hańba nieudźwigniona, którą na sobie niósł. Minął pierwszy ganek, nie podnosząc oczu. Mijał drugi. Lecz to ktoś go z tego ganku okrzyknął. Po kilku kamiennych stopniach zeszła ku niemu młoda kobieta i zdumiona jego straszliwą postacią stanęła w pół drogi. Wędrowiec podniósł na nią oczy i mimo ogrom swego nieszczęścia, poprzez pungłe śmierci patrząc, zadziwił się i zachwycił jej pięknością. Uśmiech żałosny, a zarazem szczęśliwy, wywinął się na jego wargi. Nie miał czym i nie wiedział jak skłonić się tej prześlicznej osobie, więc tylko ręką wykonał jakiś znak pozdrowienia. Patrzała na niego oczyma czarnymi, którym zdumienie, ciekawość i odrobina żalu jeszcze większej dodawały piękności. Z bitwy, wyszeptała. Potwierdził, mimowolnie uśmiechając się do niej. Gdzie była ta bitwa? Pod małogoszczem. To tam. Czengiery pociągnął, co to koło nas wczoraj szedł? — A, tak, leci inni. Zbliżyła się jeszcze o krok, patrząc badawczej, uważnie na półszubok wojskowy. — Ja jestem powstaniec, wytłumaczył. — A, to na pobojowisku ściągnąłem z sułdata, bo nas z odzienia obdarli. — Jakże pan tu doszedł? — Lasami. Spojrzała na jego czerwoną głowę, wybite oko, nogi zlane krwią i zakrzątnęła się prędko żywo, jednym tchem, a z jakąś szczególną wesołością duszy. Chwyciła go za rękę, wyciągnęła z niej sękaty i rzuciła go precz za wyłamane szczątki ogrodowego płotu. Następnie ujęła rannego pod rękę i poprowadziła ku stopniom ganku. Dwór spalą, rzekł do niej łagodnie. Ociągając się po niewoli. Zobaczymy, jak to tam będzie. A teraz. Marsz? Gdzie każą? mruknęła z pośpiechem, dźwigając go na schody. Z trudem wygramolił się na stopnie i siadł na ganku na ławce. Panienka zapaliła latarnię, która tam stała, i otworzyła ciężkie drzwi do wewnątrz, prowadząc gościa ze sobą. Chodaki jego bezsilnie stukały o kamienną posadzkę wielkiej, ciemnej sieni. Znowu po dwóch skotkach wstąpił we drzwi dużego pokoju i prowadzony za rękę szedł z izby do izby. Mieszkanie zalegał już zmierzch. Miejsce to w półmroku, słabo rozproszonym przez blask latarni, poprzez wielorakie ognie gorączki, wydawało się przychodniowi przerażające. Śniło mu się, że już nastąpiła śmierć i że go do dziwnej wysypialni piękny anioł wyzwolenia prowadzi. Chciał się cofnąć, uchodzić, lecz mała, mocna ręka nie popuszczała. Minął tak za przewodniczką duży, pusty, zimny salon i wpuszczony został do niewielkiej, ogrzanej izdebki. Niewiastka posadziła rannego na pospolitej solce, obitej kretonem i zostawiając samego, szepnęła, jakby kto podsłuchiwał. Pójdę ja popatrzeć, czy kto nie widział i wytrę ślady krwi na kanku. W kuchni mnie widział jakiś starzec. No, to ten swój, to kucharz, Szczepan. Widzieli mnie chłopi idącego ku dworowi. I to jeszcze nie takie straszne. Zresztą cicho. Wyszła z pokoju, unosząc ze sobą latarnię. Chory oparł się o ścianę plecami i teraz dopiero uczuł wszystką swoją niemoc. Cierpienia jak gdyby czekały na tę chwilę. Rzuciły się na bezwładnego wszystkie wraz z całą swoją bezgraniczną potęgą. Zawył z bólu. Bielmem przesłonięte oczy widziały jasny kwadrat okna, choć już wewnątrz panował mrok. Muślinowe firanki, sprzęty, lecz myśl nie mogła pojąć tego szczęścia, że ciało ranami okryte jest między ścianami ludzkiego mieszkania i pod dachem. Jak sen przechodziły przez głowę obrazy bitwy, ujścia, lasu, rzeki. Skrzypnęły drzwi. Dały się słyszeć ciche kroki. Młoda gospodyni weszła do izby niosąc swoją latarnię. Ze śmiechem postawiła ją na stole i rzekła: Pokradli tu wszystko, nawet lichtarze. Została tylko ta latarnia. Przy latarni muszę siedzieć jak w oborze. Słyszał pan coś podobnego? No ale powycierałam ślady na ganku. Pan osłabł? Tak, nie mam sił. A jakież to pan marany? Bardzo wiele. Tylko przez chwilę spocznę. Zaraz sobie pójdę. Proszę. Zaraz pan idzie. A dokąd to się pan tak wybiera, jeśli wolno zapytać? Jest to może jaka piwnica drwalnia albo strych, gdziebym się mógł położyć pod dachem, ale i okryć czymś jakimś suknem, bo mi bardzo zimno. Zaraz, zaraz. Ja już mogę iść. Już on odpoczął. Właśnie. Zostawiła latarnię na stole i dokądś pobiegła. Nie było jej dosyć długo. Ranny popadł w niezwalczony sen, w głuche, bezduszne drzemanie. Dźwigał się co moment na skutek przeświadczenia, że przecie musi iść co tchu, uchodzić, kryć się, lecz nie miał siły, żeby skinąć ręką, poruszyć głową. Zapomniał, jak długo trwało to borykanie się z sennym osłupieniem, lecz oto drzwi się otwarły. I ukazał się starów kucharz, który kaszę ważył, niosąc pospołu z młodą panną balię pełną wody. Para unosiła się nad tą balię. Przydźwigawszy naczynie do środka pokoiku, ustawili je na ziemi. Stary kucharz mruczał głośno, spluwał i z wściekłością podrzucał ramionami. Ale panna nie zwracała na te objawy złego usposobienia żadnej zgoła uwagi. Musiał czynić co kazała. Poleciła zaś przynieść mydło, gąbkę, kilka prześcieradeł, ręczników, bandaże i szarpie. Znosił to wszystko po kolei, dopytując się o każdą rzecz jak sługa pani, klnąc po dostarczeniu każdego szczegółu najohydniejszymi chłopskimi wymysłami, jak gdyby to on właśnie tutaj rozkazywał. Kobietka krzyczała mu polecenia do ucha ze stałym odcieniem wesołości. Gdy famulus przeniósł wszystko co potrzeba, kazała mu iść do kuchni. I gotować nowy sagan wody, a żeby zaś woda była wrząca jak należy. Mruknąwszy coś najbardziej obrzydliwego, poszedł do izdebki. Wtedy ściągnęła z ramion młodzieńca, który jej bezwładnie leżał przez ręce, gruby, cuchnący korzuch i wyrzuciła do sionki. Zzuła mu twarde krypcie, dokuczliwe jak kajdany, i cisnęła je również w to samo miejsce. Posłaniec był prawie nagi, bo tylko w mokrych spodniach. Nie bez trudu ściągnęła go z sowki na prześcieradło rozpostarte w środku pokoju. Głowę jego przechyliła poza obwód bali, do jej wnętrza nad ciepłą wodę i poczęła gąbką moczyć zaschłe sople, gruzły i zacieki na skrwawionych włosach. Wyrzymała te włosy małymi rękoma z wybroczyn, dzieliła je na wąskie pasemka, wydobywając troskliwie wciąż nowe zwitki – Wbite w rany od ciosów pałasza i bagnetu Znalazłszy zasierane Przemywała ją pieczołowicie Suszyła szarpią i starym płótnem Po zakładawszy cięcia i zranienia Obwiązała całą głowę bandażami Wprawnie je w krzyż motając Wkrótce chory miał głowę dobrze opatrzoną Lecz po obmyciu głowy Balia była pełna krwi Pielęgniarka złożyła swego pacjenta na ziemi i przywołała kucharza. Gdy nadszedł gniewny i złowrogo sapiący, kazała mu, krzycząc rozporządzenie do ucha, zabrać przede wszystkim korzuch i krypcie, korzuch podrzeć na sztuki i spalić. Przynieść nowy sagan ciepłej wody. Skoro przyniósł wodę, posłała go po ceber do zlania zakrwawionej zbali. Musiał to wszystko prędko i zwinnie spełniać, bo się marszczyła i tupała nogą. Zakrwawioną wodę. Poniósł na dwór i wychlusnął w gnojowisko. Panienka sama nalała czystej wody do bali i zabrała się do opatrzenia policzka. Tu miała sprawę stokroć cięższą niż z ciętymi ranami na głowie. Trudno było domyśleć się, czy oko jeszcze istnieje, bo pod brwią na połowie twarzy była jednolita czarna bulwa, zaciekła wybroczyną idącą z rany. Młoda lekarka długo w to oko świeciła latarnią. I przy blasku łujówki badała sprawę. Prześliczne jej palce starały się znaleźć miejsce zranienia, namacać powiekę i gałkę oczną. Przyszła do wniosku, że to nie jest rana od kuli ani odcięcia pałaszem, lecz sztych w oko zadany bagnetem. Ostrze trafiło na kość policzkową i ześliznęło się po niej w stronę nosa, drąc skórę i podważając oko z orbity. Czy oko było całe? Czy jeszcze istniało? Nie mogło osądzić. Poczęła płukać rozdarcie wodą, wychlustywać je i oczyszczać głębie rany. Założyła dziurę szarpią, zawiązała miejsce bandażem i przeszła do pchnięć bagnetów w ramiona i między żebra. Były to przeważnie stłuczenia i niegłębokie rany. Na plecach znalazła rany cięte od pałasza, lecz złagodzone wskutek tego, że ich gwałtowność powstrzymała była kurtka futrzana i koszula. Najcięższa, i najdrastyczniejsza rana była w biodrze. Młoda lekarka musiała zapomnieć o swym panieństwie i zupełnie rannego obnażyć. Gdy dotykała rany w biodrze, opuchniętej nadzwyczajnie, powstaniec wył z bólu. Znać było, że to nie jałowe pchnięcie bagnetu i nie cios zewnętrzny, lecz że w głębi siedzi kula. Nadaremnie usiłowała jamy palcami zgruntować i na pocisk trafić. Kula tkwiła gdzieś bardzo głęboko, między kościami, żyłami i ścięgnami, gdyż sprawiała dokuczliwy ból za każdym poruszeniem. Trzeba było poprzestać na oczyszczeniu i obwiązaniu tej rany. Obmycie nóg, z których powyciągała drzazgi i kolki, dokończyło tego opatrunku. Odziawszy chorego w męską koszulę, którą w szafach znalazła, opiekunka zawinęła to zbiorowisko ran w czyste prześcieradło i z niemałym trudem po długotrwałych zabiegach jakby się borykała z ciężarem źrebca wciągnęła bezsilnego na swoje panieńskie łóżko okryła go dobrze błękitną łatwasową kołdrą podbitą cienkim prześcieradłem i poczęła pilnie wycierać krwawe plamy z podłogi zlewać czerwoną wodę do cebra i wynosić to wszystko przy pomocy kucharza oraz czynić w izdebce wszelaki porządek gości był przytomny, nie spał Spoglądał na prześliczną kobietę krzątającą się po mieszkaniu, na jej głowę nadobną we wszelkiej pozycji z każdej strony, z włosami króczej czarności rozczesanymi po środku i przylegającymi do skroni, na jej rysy regularne i niewymownym owiane wdziękiem, na różane usteczka, w których radosny śmiech wieczną miał gościnę. Ubrana była w suknię szeroką u dołu według mody, lecz nie dochodzącą do rozmiarów krynoliny. Od pracy policzki jej były zabarwione i ręce umazane we krwi. Patrząc na tę obcą i tak czarującą istotę, która jego istność najbardziej osobistą, jego rany i najochydniejszy brud przemywała, z wesołą naturalnością i dobrą prostotą zachłysnął się od szlochów szczęścia. Szczęście zesłał mu Bóg po wielkim cierpieniu. Kiedy brnął przez lasy wody i złorzeczył, czekało nań w tym domu. On sam. Jeden, jedyny został doń powołany. Wspomniał na nagie trupy leżące stosem między zagonami, na zwłoki mężnych ciągnione za nogi do dołu pod lasem i zatonął w boku. Widma i męczarnie, zjawy straszliwe i głosy niepojęte osaczyły go ze wszystkich stron. Nachylały się nad nim potworne straszydła o postaciach drzew albo spienionych zwierząt, które nad głową w locie kopyt pędziły. Ręce miał ciężkie, jak z marmuru. Dłonie wisiały kiedyś wysoko, niby upowały zaczepione, to znowu były w uczuciu tak małe, że ich przy sobie odnaleźć nie mógł. Nogi rzucało to tu, to tam, niby pnie drzew w tartaku. Głowa stała się jak rozpalone kowadło, w które biją wraz od ucha młoty kilku siłaczy. Czarodziejsko świeciło słońce. Ogniste koła drżały na sosnowych deskach, które z wczorajszych plam wymyte już były suche. Coś weseliło się i zaśmiewało ze szczęścia, kołując na tym miejscu, gdzie stała balia. Migocąc raz mocniej, to znowu słabiej. Chory patrzą na plamy słoneczne i napawał się ich widokiem. Weszła młoda gospodyni. Niosła w ręku miseczkę z jakąś dymiącą potrawą i srebrną łyżkę. Przypatrywała się bardzo uważnie swemu pacjentowi. Spostrzegłszy, że nie śpi, uśmiechnęła się jak najweselszy szkolny urwis i wykonała oczyma zabawny znak porozumiewawczy. Kiwnęła mu głową, mówiąc: No, widzi pan, noc przeszła, południe przyszło, a pan nie umarł. Naprawdę nie? No, ale no. Przecie pan zaraz będzie kaszę jadł, a to chyba dowód. Kaszę? Tę samą co wczoraj? A te samo? O jak to dobrze. Ano właśnie i ja sobie tak pomyślałam. Tym bardziej, że my tu ze szczepanem niczym innym przyjąć pana nie możemy. Więc proszę wybaczyć, bo czym chata bogata, no i tak dalej. Żeby mieć choć szczyptę mąki, żeby, no, drobineczkę cukru, mleka. Nic. Kasza i kasza. To by się przecie i kurom sprzykrzyło, nie? Na razie to nie. Powstańcom nie przykrzyby się nawet. Czego już kury dziobać nie chcą? Żeby tylko nie była tak gorąca jak wczoraj. Nie jest wcale gorąca. Mogę ją zresztą łatwo ostudzić, bo dziś tęgi przymrozek, ale pan może kaszy zupełnie nie lubi. Gdzie tam? W partii mówię zawsze kasza, zawsze trochę kartofli, tylko że tamtą poparzyłem sobie wczoraj usta. A też z pana obolały cierpiętnik. Wszystko pokrajane, pokłute, naszpikowane, poprzestrzelane. Jeszcze i wargi sparzone? Tego tylko brakowało. Przepraszam panią, nie ma za co. Przyzwyczajenie staje się drugą naturą. Co zaś do tej kaszy, to chciałam powiedzieć, że nic nie mamy tylko ten worek jęczmiennej. I to sekret. Proszę pana, sekret! Jak to wytropią i odbiorą nam. No to głód. A gdzież państwo ten worek trzymacie? Państwo. Nie żadne państwo, tylko Szczepan, ten stary kucharz, co go pan widział. Chowa go w zapolu w stodole. Dziurę w sianie wykopał na kilka łokci głęboką i tam na postronku worek spuszcza co rano. Jako świcie na dzień dla nas dwojga porcję wybierze. Proszę pani, a gdzie ja jestem? Jak się też to miejsce nazywa? To pan tego nawet nie wie? Nie wiem. Ja tu obcy pierwszy raz. To jest dwór w niezdołach. Nie zdoły takim majątek jednych państwa rudeckich, moich krewnych i opiekunów. A pani, przepraszam, że tak pytam, uśmiechnęła się wesoło i najpowabniej mówiąc. Mnie na imię Salomea, ale niechże pan sobie nie wyobraża, że jestem taka tutejsza Żydówka, bo się nazywam Brynicka i to z tych Brynickich, co dawniej mieli Mieranowice to byli mojego tatki, a pani Rudecka jest moją wujenką. Wprawdzie nierodzoną, zawsze jednak pokrewieństwo. Ależ ja nic podobnego sobie nie wyobrażam. To jest bardzo ładne imię. A rzeczywiście, pokiwała głową z gorzkim politowaniem. Wszyscy się nadziwić nie mogą, że też takie imię można było nadać człowiekowi. Salusia, Salcia, o Boże, Salcze. Salcze po włosku oznacza wierzbę. To ładne drzewo i ładna nazwa. Po włosku? To pan umie po włosku? Trochę umiem, ale nie na zbyt dużo, tyle, żeby się rozmówić. Nauczyłem się sam nie wiem kiedy, jakem był we Włoszech. To pan był we Włoszech? Mój Boże! Czemu pani tak wzdycha? A tak sobie zazdrości. Co to musi być za przyjemność być we Włoszech? Pod włoskim niebem. Czy to tam jest naprawdę to jakieś niebo? Takie samo. Ranny przymknął oczy, bo znów ogarnęły go szarpiące bóle i płomienie gorączki. Patrzał w przestwór błędnymi oczami. Po pewnym czasie zmocował się w sobie, oprzytomniał i rzekł: Pani zupełnie nie wie, kto jestem, a odstąpiła mi pani swego posłania. Wiem, że pan jest powstaniec. Nazywam się. Odrowąż, a na imię mi Józef po chwili dodał. Widzi pani, mam po rodzicach tytuł księcia. Księcia? Szepnęła panna Salomea, przypatrując mu się na poły z niedowierzaniem, na poły z podziwem. Twarz jej spoważniała i ruchy stały się bardziej oględne. Nie na długo zresztą. Posiadam znaczny majątek, mówił jeszcze a wczoraj. O, Wczoraj znać było pana nie tyle po cholewach bo przypadkowo było oberżnięte, ile po korzuszku magnackim. Uśmiechnęła się złośliwie. Chory przymknął oczy ze wstydu. Burzyło się w nim wszystko. Mówił zwolna: Postaram się niezwłocznie, skoro tylko, wstać i iść z powrotem do partii, żeby pani nie narażać na takie przykrości. O, z tymi groźbami. Lepiej niech wasza książęca mość nie rozmawia i leży spokojnie. Powiem otwarcie, że od bardzo dawna, bo od jakich czterech tygodni wyspałam się pierwszy raz tej nocy porządnie pod pańską opieką. Co takiego pod moją opieką? No tak. Trzeba księciu panu wiedzieć, że w tym caluteńkim domu nie ma nikogo, tylko stary kucharz Szczepan, głuchy jak pień wierzbowy. Po włosku salcze, no i ja także salcze. A gdzież są wszyscy? Gdzie są? Nie ma, poszli. Pana Rudeckiego, mojego krewnego i opiekuna, wzięli do więzienia już temu dwa miesiące. Było tu pięciu synów młodych rudeckich, z tych Julian, Gustaw i Ksawery poszli zaraz. Tamci z domu, a Gucio to nawet wprost ze szkół w Puławach. Dwaj najmłodsi chłopcy są na nauce w Krakowie. Julian zginął w bitwie, gdzieś w Miechowskim, a biedny Gucio. panna Salomea gorzko zapłakała. Po chwili wytarła oczy i mówiła. To samo i ksawery Nie żyje. Moja wujenka, a matka tych chłopców, pojechała szukać po obozach. Minęło już cztery tygodnie, jak jej nie ma. Jeden Żyd, karczmasz tutejszy, co mi handluje, a właściwie koniokrad, widział się z wujenką, jak wracała skądś z Sandomierskiego. To znowu była wieść między tutejszymi chłopami, co teraz wyłapują powstańców, żeby ich do Cyngiera odstawiać że się stara o uwolnienie wujaszka z więzienia w Opocznie. Podobno Xawerego zwłoki znalazła w jakiejś szopie. Skądże te wieści? Furman Skowron, co jeździł z wujenką, opowiadał. Wyjechali czterema końmi i powozem, a Furman wrócił sam i piechotą. Konie wujenka sprzedała, powóz to samo, bo jej trzeba było pieniędzy na przepłacenie, żeby wuja uwolnić. Jak ten furman wrócił, to nawet nie zaszedł, żeby powiedzieć, co się stało, tylko zabrał się do swojej wsi. Przez dziesiąte osoby dowiedzieliśmy się od niego. I cóż mówił? Mieli podobno wszyscy pobici koszule długie ze zgrzebnego płótna aż do stóp, a pod szyją kokardy trójkolorowe jeden w drugiego. I tak przed pochowaniem leżeli w szopie pokotem, a ksawery między nimi. Koszule? Kokardy? Co za przepych. — Cóż za łaska! — śmiał się Odrowąż. Przekręcił się twarzą do góry i patrzał w powałę. Panna Salomea mówiła dalej. — A niech pan sobie wyobrazi, co z Guciem. W jednej bitwie uciekał na koniu. Wpadł w opłotki pod jakąś wsią i byłby uszedł cało, bo miał pod sobą konia cudokasztana, co się tu od źrebięcia na naszym pastewiku wychował. Trzeba nieszczęścia, ciele wylazło skądś na środek drogi... I kasztan się na nim potknął. Dragoni, co gucia ścigali, wtedy dopadli. Roznieśli go tam na pałaszach, rozrąbali, rozsiekali, ale także tylko kadłub bez głowy i bez rąk poniósł koń w pola. Milami podobno zbiegany nosił potem trupa. Wreszcie włóczył go po ziemi, gdy ciało wypadło z siodła, a jedna noga w strzemieniu została. Och, taki koń! Któż to mógł przeczuć? Wszyscyśmy go kochali, jeździli na nim. Za szczęście było dosiadać go oklep i pod siodłem, żeby się tak podle potknąć, nie przesadzić cielęcia, zdradzić najlepszego panicza. Kochane Gucio, taki śliczny, taki wesoły. Krótko załkała, zaszlochała. Odrowąż milczał, bez współczucia patrząc na jej płacz. Wytarła oczy i mówiła jeszcze. Wszystka służba rozbiegła się z tego domu jednej nocy przyszli tu powstańcy pod panem jeziorańskim a zaraz po nich wojsko powstańcy się zabarykadowali w gorzelni to samo w spichlerzu zaczęli stamtąd oknami i z dymników strzelać podpaliło wojsko ten spichlerz zajęła się gorzelnia od dachu spaliło się wszystko gorzelnia, spichlerz, obory i stodoły szczęście jeszcze że wiatr niósł perzynę na łąki Boby była i druga stodoła nie ocalała. Ani stajnia, ani nawet dwór, taki był ogień. Od tego czasu wszystko z tego domu pouciekało. Konie pobrali do ostatniego, źrebięta ktoś ukradł w nocy. Co tylko było w spiżarni, powstańcy zabrali. A już od czasu, jak mój tatko poszedł do powstania, to my się tylko ze Szczepanem zostali. — To pani ma ojca? — A mam. Mój tatko tu był rządcą w niezdołach u wujostwa rudeckich przez całe dwadzieścia dwa lata, od czasu jak wrócił z Sybiru. Bo mój tatko w tamtą rewolucję był wachmistrzem w strzelcach konnych i na Sybirze był za to. A mamy, pani ma jeszcze? Moja mama umarła jak miała rok, to znaczy temu już dwadzieścia dwa lata. No nie, dwadzieścia jeden. Oho, ujmuje sobie pani lat. A może sobie mam jeszcze dodawać? Wcale nie ujmuję. Po chwili dodała ni to z dumą, ni z pewnym zażenowaniem, jak się mówi o sprawach i szczegółach familijnych, które tylko w swoim kółku wielkie są i znaczne, a dla obcych nie egzystują. Mój tatko ma tylko sześć palców u obu rąk. Czemu? Bo mu w bitwie pod długosiodłem kula urwała. Akurat kiedy trzymał karabinek przy twarzy i celował. Tu ma dwa palce urwane i tu dwa. Jak się myje, to tak śmiesznie. Pokazała składając dłonie. I tak oto samą jedną ojciec panią zostawił. A tak, bo dla ojczyzny jest najpierwszy obowiązek Polaka. A dopiero na drugim miejscu stoi familia. Wypowiedziała z hieratycznym namaszczeniem zdanie mądre, ustalone i powszechne. Jakże też pani daje sobie radę, gdy tu wojska przychodzą? Czy przychodzą? A ba czy przychodzą. Dobra ta noc, jeśli ich nie ma. A nie ma wojska, to są nasi. Wyjdą nasi, to wojsko. A pani zawsze sama? No, jest przecież jeszcze panisko. Ten dziadyga? Choć on i dziadyga, ale mądry, kuty na cztery nogi. Na każdą rzecz, na każde wydarzenie ma swój wybieg chłopski i sposób, jaki i nieomylny. Nadto powiem księciu panu, że on się nie boi. To jest bać się boi, będzie się cały trząsł jak galareta z cielęcych nóżek, ale nigdy nie ucieknie. W tej chwili, kiedy trzeba stanąć, on jeden wie, kiedy trzeba. Na pewno nie zdradzi i wszystko weźmie na siebie. Sto razy go wypędzą, to on tam wlezie za drzwi i nasłuchuje, czeka. Gdy tylko ja głos podniosę, on przy mnie. Gdyby mnie napadli, będzie bronił do ostatniego. On jest pewny. Zresztą na najgorszy moment. Mam tu jeszcze jednego obrońcę. Gdzie? A tu, oświadczyła z uśmiechem, wyciągając z kieszeni szerokiej sukni dwustrzałowy pistolet. Któż go pani dał? Zapytał drowąż. Tatko. I tylko taką zostawił pani obronę? Tatko powiedział, żeby dopiero w najostatniejszej chwili, jeżeli by kto siłą napadał. A przede wszystkim tatko kazał bronić się do ostatniej chwili... Kobiety polskiej godnością. Polskiej kobiety godnością? Myśli książę, że to nic nie znaczy? Już tu miałam nieraz przykład. A powiem jeszcze jeden sekret, bo to księcia pana uspokoi. Mam tu jedną wspólniczkę. Tylko to trzeba w tajemnicy trzymać, bo bez tego źle byśmy tu wyglądali. Zachowam tajemnicę. No to powiem. Jest tu karczma w szczerym polu, o jakiej ćwierć wiorstę od dwora stoi na krzyżowych drogach. Siedzą w tej karczmie Żydy. Dawniej brali wódkę z niezdolskiego dworu, jak gorzelnia szła. Teraz ją biorą skąd inąd, a trudnią się czym można, głównie przemycaniem w dalekie strony kradzionych koni. Tak ludzie mówią. Ja tam dobrze nie wiem. Nikt zresztą prawdy nie dojdzie, bo wszystko idzie na karp powstania. Jakieś konie w karczmie stoją, potem znikają. To niby powstańcy. Jest ich tam dużo, tych Żydów w karczmie. Ale między nimi jest jedno Żydzie, ma chyba ze czternaście czy piętnaście lat. Na imię temu Rywka. Warto zobaczyć przy świetle dziennym to czupieradło. Nie myła się już ze cztery lata. Włosy w strąkach obdarte, brudne. Niemal jak ja wczoraj. Troszeczkę bardziej tylko, żeby nie pokrwawione. Kiedy siapsia starszy karczmarz trzymał w pachcie krowy dworskie, Rywka przychodziła o świcie do Udoju mleko mierzyć. Ja to samo musiałam wstawać do krów przed świtem. Tam sobie z tą Żydówką rozmawiała z nudów o różnościach. Nieraz jej tam co darowałam. Czasem znowu wypukałam ją z karczmy w lecie wieczorem i wymykałyśmy się obie w noc, we mgłę, nad rzeką, w rosach, w niekoszonych trawach boso polatać. Książe pan będzie się gorszył, że ja tak z tą Żydówką postponowałam. Nie, uchowaj Boże! Ja jej znowu do zupełnej konfidencji nie dopuszczałam, tylko tak, że to dobre do sekretu, wierne i jakieś takie przy mnie jak cień przy drzewie. Czasem znowu namówiłyśmy się na maliny dzikie i na dziady, tu na tę górę, co za niezdołami stoi. Szła za mną zawsze i słuchała, co jej mówię. Ja tak, to i ona tak. Ja odmienię, to i ona. Co ja lubię, to i ona. Co mi nie smakuje, to ją aż wykrzywia. Jakem sobie zaśpiewała, to ta za mną to samo. Słowo w słowo, dźwięk w dźwięk. A tak strasznie śmiesznie, że boki zrywać. Musiałam sobie usta zatykać, żeby jej przykrości nie robić. Czasem to umyślnie wyśpiewywałam jakieś głupstwo najwierotniejsze. Układałam śmieszne piosenki, żeby się ponauczała. No więc ta rywka zrobiła się moją przyjaciółką. Ale tak naprawdę, teraz jak wojsko nocą ciągnie... To, żeby nie wiedzieć skąd i dokąd szło, o karczmę zawadzi, bo ta karczma stoi na rozstaju gościńców. Jeżeli zaś tylko pytają się o drogę do dworu w niezdołach, rywka przez tylnie drzwi, poprzez żydowskie zakamarki, sionki, przybudówki, przez śmietniki i gnoje, potem przez dziką górę, przez parów, przez ogród, do mnie. Jeśli idą do dworu powstańcy, stuka do mnie w okno, w te szybę trzy razy. Jeśli idzie wojsko, cztery razy. Ja wtedy do kuchni budzę Szczepana, i po ciemku przygotowujemy się, czekamy. Dopiero jak zaczną burzyć się do drzwi, walić kolbami, dobijać do okien, Szczepan idzie otwierać. Tylko już wtedy wiemy przynajmniej czego się trzymać. Rozumie mnie, książe pan? Rozumiem, choć bardzo boli tu w nodze. Tylko już o tym tytule książęcym będziemy wiedzieć raz na zawsze, że był i nigdzie nie ucieka. Więc trudzić się ciągiem wywoływaniem go z niepamięci nie ma powodu. Książe, pan jest taki, jakże się to mówi, demokrata. Ano, no niby. Dobrze, będziemy mówić z prosta. Chodzi o to, że teraz jak pan tu leży, to taryfka jest bardzo ważna, prawda? O, prawda. Bo przecie oni rewizje robią za każdym razem w całym dworze. Mojego łóżka nie oszczędzając. Trzęsą wszędzie. Czasem się tam który zawstydzi i każe tylko z wierzchu patrzeć. A bywają znowu i tacy, co umyślnie, z dowcipami zaglądają w każdą skrytkę. Cóż by tu robić, gdy przyjdą? Po pukaniu rywki będziemy wiedzieli, kto idzie. A skoro cztery, Szczepan musi pana brać na ramiona i wynosić z domu. Myślę, że do stodoły. Jakże to będzie uciążliwe. Nie tak znowu bardzo. Dziad podoła. Nawet i ten tytuł książęcy swoje zrobi. Bo się Szczepanowi wytłumaczy, że pan jest naprawdę jaśnie oświecony bogacz. Bogacz nie bogacz, lecz moja rodzina wynagrodzi go sowicie. Właśnie, sajra. Pani po włosku nie umie, ale za to po francusku. A umiem, bom się uczyła na pensji u zakonnic w Ibramowicach. Troszeczkę się nie douczyłam, bo mi tatko kazał wracać do gospodarstwa. Zresztą przyznam się, żem tak znowu nadzwyczajnie za tymi Ibramowicami nie przepadała. Ale ja tu rozmawiam i rozmawiam, a pani jeszcze nic w ustach nie miał. — Przyniosę ja trochę cieplejszej kaszy, bo ta na wystygła. — Może nawet Szczepan kapeczka mleka u Żydów dostał, ale... — Koziego! — dodała z wstydem. A potem wyszła z izby. Powróciwszy, zastała swego gościa pogrążonego we śnie nagłym, gorączkowym. Zbliżyła się na palcach i oglądała bandaże. Tu i ówdzie krew pozaciekała przez płótno. W różnych miejscach poduszka i prześcieradła były splamione. Panięce żal się zrobiło pościeli, ale i tego... Dreblasa, który się księciem mianował, żałowała po żali Żal jej było, że jego regularne rysy, prosty doskonale zarysowany nos, kształtna głowa, tak zostały zeszpecone przez rany. Siedziała cicho w kącie pokoju, powzdychując nad tą koleją rzeczy, dopóki się nie ocknął. Wówczas zmusiła go, żeby zjadł kilka łyżek kaszy, wprawdzie bez zapowiedzianego mleka, ale ciepłej. Przepraszał ją wielokroć za przykrości, które poniosła z jego powodu. Oburzało ją powtarzanie ciągle tego samego w kółko. Żeby temu raz kres położyć, oświadczyła. Jużem księciu panu meldowała, że dopiero teraz oddycham swobodniej pod jego opieką. Wolne żarty. A, ładne żarty. Żeby pan wiedział dokładnie, co tu się dzieje po nocach, to by dopiero zrozumiał, o czym mowa. A cóż się takiego dzieje? Niby to łatwo wyłuszczyć wszystko? Że te wojska nachodzą? To swoją drogą, ale z drugiej strony cóż takiego? Pan widział, jaki tu jest duży dom. Rzuciłem okiem, ale wczoraj trudno mi było cokolwiek dokładnie zauważyć. Jest tu osiemnaście pokojów, jedne duże, drugie małe, w tej liczbie trzy salony, jeden największy, przez całą szerokość dworu, w tamtej murowanej części, co na końcu. I na to wszystko ja jedna. Boi się pani? Pan łatwo się nie bać, jako mężczyźnie. Przy tym nie wie pan wszystkiego. A cóż jeszcze należy wiedzieć, żeby się bać? Należycie. — Proszę pana, to jest taka rzecz — mówiła, przysuwając swe krzesełko do łóżka i zniżając głos aż do szeptu. — Mieszkało tu dawniej po rewolucji dwóch braci rudeckich. Obydwaj gospodarowali na spółkę, bo to było dziewięć folwarków. Gorzelnia, tartaki, stadniny, obory. No słowem, duże gospodarstwo. Starszy brat, co już nie żyje, Dominik, służył dawniej w wojsku. Muszę to panu powiedzieć, że on to samo kochał się w wujence, zanim wyszła za mąż za tego wuja, co żyje i teraz jest w więzieniu za Pawła. Nieboszczyk wuj Dominik zarządzał gorzelnią, końmi, młynami, lasem, tartakiem, całą fabryką. Wuj Paweł rządził folwarkami. Tak tu razem mieszkali. Wuj Dominik zawsze na tamtej stronie sam, bo z wujem Pawłem ciągle sprzeczali się o pieniądze i o wszystko. Tam u siebie jadał. Posyłało mu się obiady na drugą stronę. Powiadał raz jednemu panu, to samo z rewolucji, mój tatko, że wuj Dominik zawsze się kochał w wujence i miał wielki żal do brata, że go ubiegł. Podobno z tego zdziwaczał. Nic tylko konie, psy, harty, ogary. Ciągle polował, strzelał do celu z fuzji i z pistoletów. Raz się pokłócił z wujem Pawłem o gorzelnię. Wuj Paweł udowodnił, że podobno gorzelnie idzie źle i małe daje dochody, że folwarki niszczają przez tego gorzelnie. Wtedy wuj Dominik gorzelnie skasował, zamknął, służbę rozpędził, a wszystkie kufy, wielkie beczki, kadzie obite żelaznymi obręczami kazał z gorzelni przenieść do największego salonu obok swojego pokoju i tam je rzędem poustawiał. Meble z tego salonu wynieśli, a gorzelnie zamienili na składy drzewa i desek. Do tej pory wszystkie te kadzie w wielkim salonie stoją. No, a jednego wieczora, niech pan sobie wyobrazi, ten wuj dominik w ostatnim pokoju za wielkim salonem, gdzie mieszkał, przywiązał nabitą fuzję do drzwi, usiadł naprzeciwko, lufy i nogą pociągnął za cyngiel. Zabił się. Dawno to było? Z dziesięć lat temu, ja wtedy byłam mu zakonnic. Mój panie, ale to dopiero początek. Ta śmierć? A tak? Zrazu nic? Odżałowali tego wuja dominika, nagrobek mu wystawili na cmentarzu naszego kościoła, msze kazali odprawić za jego duszę. Tymczasem co pani jest, dlaczego się pani tak boi? Bo on ciągle chodzi po domu, co też pani mówi? No mówię i wszyscy to samo potwierdzą o tym wie cały okolica. śmiejmy się z tego, pan się pośmieje, jak pan sam usłyszy. Co ja mogę usłyszeć? Kto tylko tu był. Wszyscy to samo potwierdzają, co on wyprawia. Niech pan posłucha. Bierze te wielkie kadzie okute żelaznymi obręczami, podnosi jak garncowe baryłki i ciska pod sufit na posadzkę. Kać odbija się od podłogi, podskakuje raz, drugi, trzeci, czwarty. Słychać najwyraźniej buch, 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 a potem drugą to samo, trzecią to samo. I tak będzie z dziesięć, z piętnaście razy powtarzał. No a chodził ktokolwiek patrzeć, jak też on to robi? Ba! Chodzili ze świecami, ze służbą, całym dworem. Chodzili i z księdzem proboszczem, i z jednym tu świątobliwym zakonnikiem z Miechowskiego. Wszyscy słyszeli najwyraźniej, jak kadzie ciskał. Idą ze świecami całą gromadą, wchodzą do wielkiego salonu. Kadzie stoją rzędem, jedne obok drugiej, jak stały. Pajęczyny wiszą od jednej do drugiej, pozaciągane. Bóg wie, kiedy kurzem grubym przywalone, jak były przed laty. No... Więc widzi pani, że to złudzenie. Złudzenie? Kto tylko nocuje tutaj, naprzód tak mówi jak pan teraz, a później drży ze strachu. Księża święcili kufy. A pani słyszała? Jakbym pan nie słyszała, ze dwadzieścia razy. Czasem jak zacznie używać, to tenki dom się wzdryga. Ale czysto tylko? On chodzi po domu, wszyscy go widują w tabaczkowym rajtroku z rogowymi guzikami w obcisłym ubraniu ze strzemiączkami. Raz o zmroku przeszedł koło wujenki tak blisko, że się tylne rogowe guziki jego rajtroka otarły o karbowaną listwę szafy. Najwyraźniej, ale najwyraźniej wujenka zemdlała. Chciałbym wierzyć, bo to pani mówi, ale nie mogę. No to ja panu powiem najlepszą rzecz. Wujostwo Sporo dawali księżom, żeby się msze wciąż odprawiały za spokój duszy wuja Dominika. Ksiądz proboszcz, przecież starszy człowiek, światły kapłan, sam nam to opowiadał, a ręce mu się trzęsły z przerażenia. Mówił ksiądz proboszcz, że siedzieli jednej nocy z wikarem na probostwie w dużym pokoju i naradzali się, jakie msze mają na odprawiać. A że było dużo wotyw zamówionych, więc choć wypadała msza żałobna za wuja dominika, postanowili ją odłożyć na kiedy indziej. I ksiądz proboszcz wyznał, że obaj z wikarym dopuścili się grzechu, bo mówili między sobą, że tyle się mszy za tego samobójca odprawia, a są przecie i inne dusze pomocy potrzebujące. Zresztą mówił ksiądz proboszcz, państwo radeccy jakoś czy przypomnieli, czy zaniedbali złożyć w tym czasie na te i tak oto naradzali się proboszcz z wikarym, żeby może na mszy zawuja Dominika nie odprawiać, a odłożyć ją na późniejszy czas. Wikary wziął pióro i miał pisać w księdze, za kogo nabożeństwo odprawiać się będzie. Żywej duszy w pokoju nie było tylko oni dwaj. Świeca się między nimi na stole paliła. Gdy wikary pierwszą literę jakiegoś nazwiska wypisał, padł na stół z głośnym dźwiękiem Dukat Złoty. Jakby zleciał z sufitu. Zakręcił się, zawirował między nimi dwoma, i spoczął w blasku świecy między rękoma dwóch księży. Takim to po swojemu szyderczo zapłacił. Mówił ksiądz proboszcz, że się obydwaj strasznie przerazili. Odnieśli ten dukat natychmiast do kościoła, złożyli go na ołtarzu jako wotum i krzyżem leżeli pod lampą w nocy, modląc się żarliwie o spokój duszy dominika. Na drugi dzień obydwaj odprawili msze żałobne. Dziwne rzeczy. A pani w tym czasie, gdy tu sama jedna została, doświadcza jakich przestrachów w tym domu? Nie. Teraz jakoś przycichł. Nie rzuca beczkami, nie trzaska jak zwykle? Raz tylko. No, ale tego nie będę mówić. Nie trzeba. Proszę zapomnieć. Niech pan tylko pomyśli. Tu przychodzą wojskowi, rewidują dom, krzyczą, hałasują, straszą. A gdy nareszcie odejdą i można by lżej odetchnąć... To zostaje sama jednej, poczynam lękać się tamtego. Teraz, gdy pan się zjawił, już się nic a nic nie boję. To jest... boję się, ale tylko wojska. Lecz to przynajmniej z ludźmi sprawa. Z ludźmi. No, prawdę. Można się bronić, nie dawać zębami i pazurami, wreszcie umrzeć. Ale z takim? Dzisiaj się pani nie bała? Nic a nic. Spałam jak zabita, choć ja śpię bardzo czujnie. Jak tylko rywka zastuka, natychmiast usłyszę. A gdzie pani śpi? Panna Saloma zawstydziła się, zaczerwieniła wszystka, mówiąc: Tu śpię, w drugim pokoju. Gdzie? W salonie. W tamtym zimnym salonie? Siennik sobie przyciągnęłam pod pańskie drzwi. Tu ciepło z pokoju szło, no i tak śpię. Bo widzi pan, ja muszę być w pobliżu okna, żeby usłyszeć jak rywka stuknie w szybę. Przewidywanie bezwzględnie niepomyślnych następstw w razie gdyby rannego znaleziono w domu zmusiło pannę Salome do szukania kryjówki dla pupila. Po długich ze szczepanem naradach zgodzono się na pewne zabezpieczenie. Ze spalonych dawniej zabudowań została oprócz stajni fornalskiej na uboczu stojąca stodoła, pełna zeszłorocznego siana, która ocalało wobec wyniszczenia i rozkradzenia inwentarza. Jedno za pole tej stodoły było pełne siana, aż powiązania krokwi. Tam Szczepan krył swój worek z kaszą. Tam również postanowił przechowywać w nagłym razie powstańca. W głębi za pola, od szczytu poczynając, wybrał i wydrążył w sianie rodzaj studni, na jakie siedem, osiem łokci głębokiej. Ponieważ to siano było dobrze w ciągu jesieni i zimy uleżałe i spodem tęgo zbite, studnia owa miała ściany twarde, i trzymające doskonale linie jak cembrowina na samym jej dnie wyborował nadto dla oddechu rodzaj leja prowadzącego w stronę otwartej ściany zapola w ruinach gorzelni wynalazł dawne okute drzwi które w czasie pożaru opaliły się na rogach i miały kształt eliptyczny tą pokrywą wybrawszy dla niej psianie odpowiednią do wielkości framugę nakrywał studnie niby wiekiem na wierzchu drzwi kładł znowu warstwy siana, co zasłaniało kryjówkę nie do poznania. Jednocześnie pomyślano o przypuszczalnym ubraniu chorego. Wynaleziono w szafach podróżne futro pana Rudeckiego, grube i długie niedźwiedzie oraz buty futrzane. Trzymano to pod ręką wraz z dwoma nowymi postronkami znacznej długości. Panna Salomea sypiała początkowo w zimnym salonie, przytykającym do jej dawnej jalkowy, a obecnie legowiska chorego ale obawa, żeby nie przespać ostrzegawczego sygnału, zmuszała ją do trzymania otworem drzwi do tej alkowy, gdzie było właśnie umówione okno. Nadto w owej nieopalanej sali było nieznośnie zimno, co śpiącej na sienniku rozciągniętym na podłodze szczególnie dawało się we znaki. Opalać sali nie było sposobu, bo szczepan rąbał już od dawna płoty ogrodu i całego obejścia, a i tego ledwie starczyło pod komin w kuchni i do pieca sypialnej i izdebki. Nie było to rady. Panna Salomea, zwana w rodzinie i przez wszystkich Mia, musiała przenieść się na noc do swego dawnego pokoju, czyli do sypialni cięcia. Tu na sowce, na pół tylko rozbierając się z sukien, okryta futrem niedźwiedzim, drzemała przy chorym. Codziennie, gdy wypadało iść na spoczynek, wstyd ją ogniem oblewał i lęk o złe posądzenia chwytał ją za gardło. Trwoga przed zdradzeniem się bytności w domu tego człowieka zmuszała do pominięcia takich względów. Gdy trzecią noc, na pół śpiąc, spędzała przy chorym, który bredził w gorączce, jęczał i stękał, nagle rozległy się cztery uderzenia w okiennicę. Później jeszcze raz cztery. Stukanie było gwałtowne i szybkie. Panna Mija zerwała się momentalnie na równe nogi. W skok przebiegła sionkę dzielącą alkowo od kuchni i zbudziła kucharza. Stary natychmiast przydreptał, mrucząc po swojemu. Krzyknęła mu do ucha, że idą, i co tchu zabrała się do ubierania odrowąża. Wciągnięto mu na nogi grube dolne ubranie i futrzane buty, odziano go w szubę niedźwiedzią, pod kolana i pod pachy zarzucono pętle z postronków, a mocny starzec podsadził się pod ten ciężar jak podwór ze zbożem. Panna Mija. Zadała mu brzemię na plecy, otwarła kluczem wyjście z sionki na tylny ogród i zamknęła drzwi na nowo. Stary Szczepan brnął w górę po śniegu, sapiąc i stękając pod nadmiernym ciężarem. Przedźwigawszy rannego do stodoły bocznym, przygotowanym zawczasu wejściem po pochyłości siana w zapolu, wgramolił się na wierzch stosu, wynalazł omackiem zapadnie, nakrytą drewnianym wiekiem i, nakazawszy księciu grobowe milczenie, zabrał się do dzieła. Odwalił wieko, ujął w lewą i prawą rękę końce postronków i począł ostrożnie spuszczać rannego w ciemny otwór. Umieściwszy go na dnie, przywiązał końce obydwu sznurów do ocalałego skobla drzwi, zamknął otwór i zawlókł. Zatarł deskę sianem. Udeptał to miejsce starannie, zsunął się chyżo na dół, zamknął na klucz szopę i prędko wrócił do dworu. Po ciemku minął kuchnię, sionkę i stanął w sypialni. Pierwszą jego myślą było to, żeby przesłać łóżko powstańca. Już nad tym panna Mia pracowała. Poduszka była w wielu miejscach pokrwawiona od ran, które wciąż jeszcze broczyły i przemaczały nieumiejętnie założone bandaże. To samo było z kołdrą i materacem. Pośpiesznie zmieniali obydwoje poszewki i kładli czyste prześcieradła. Właśnie kończyli tę czynność, gdy za ścianami domu dał się słyszeć tętent koni. Łoskot licznych, miarowych kroków, a gwar rozmów ze wszech stron dwór osaczył. Wnet na obydwu gankach rozległy się uderzenia we drzwi, kołatanie kolbami, w pozawierane okiennice i krzyki na całe gardło, żeby otwierać. Szczepan nie od razu poszedł spełnić rozkaz. Wyniósł przede wszystkim po ciemku skrwawione powłoczki oraz prześcieradła i ukrył je w jakiś niedostępnych, krejówkach chlebowego pieca, gdzieby ich sam diabeł nie odnalazł. Dopiero gdy już łomotanie we wszystkie drzwi i okiennice było tego rodzaju, że groziło wyrwaniem ich z zawias, poszedł na ganek główny i drzwi wejściowe otworzył. Dostał tam zaraz odpowiedni poczęstunek. Panna Salomea zapaliła swoją latarnię i czekała w zimnym salonie. Drzwi się strzaskiem otwarły i wtargnęła cała grupa oficerów, w kepi na głowach, obwiązanych, baszłykami, w grubych butach i zimowych szynelach, na których połyskiwały pasy od szabli i ładunków. Na czele oficerów szedł ich zwierzchnik. Major czy podpułkownik, człowiek starszy wiekiem, z siwymi wąsami i bokobrodami. Wkroczywszy do dużego pokoju, oficerowie skierowali się do panny Salomei i otoczyli ją kołem. Starszy pan łamaną polszczyzną zapytał – Kto pani jesteś? – Krewna gospodarzy tego domu. A sami gospodarze gdzie są? Pan Rudecki, mój opiekun, jest w mieście, podobno w więzieniu, a jego żona pojechała, żeby się starać o uwolnienie męża. A synowie ich? Gdzie są? Jedni są w szkołach. Gdzież to? W jakich szkołach? W Krakowie. A inni? Inni powyjeżdżali, nie wiem, gdzie są. To pani nie wiesz, gdzie oni są? Nie wiem. Panna Sama, jak się nazywasz? Brennicka, Salomea. To ojciec pani był tu rządcą majątku? Tak. A on gdzie jest? Wyjechał. Dokądże? Wyjechał. Nie wiem. Konie tu wszystkie porozkradali, cugowe i fornalskie. To tatko pojechał pewnie szukać tych koni. Podobno aż pod pruską granicę pognali złodzieje na tych koniach. Pod pruską granicę? Proszę. Dawno też tak już pojechał tatko tych koni szukać. Już dosyć dawno. To jest ile tygodni? Nie pamiętam. Cztery czy pięć? Pilnie tych koni skradzionych szuka. No a my znowu ze swej strony dokładnie wiemy, że tatko nie jest tak daleko. Wiemy także, że pani we dworze powstańca ukrywasz. Kto jest ten powstaniec? To ojciec pani. Tu? We dworze nie ma żadnego człowieka prócz mnie i tego oto. Starego kucharza, Szczepana, Podkurka. Zobaczymy. A ja pan nie radzę przyznać się, gdzie ten buntownik jest. Miejsce jego kryjówki dobrowolnie pokazać. Ja stary człowiek jestem. Bez winy karać nie lubię. A znajdę rannego, jemu i pani źle będzie. Wtedy już pobłażać nie będę. Więc jak? Nie ma tu nigdzie żadnego rannego. Proszę szukać. Panna mnie nie proś, bo ja sam każę. A radzę jeszcze raz kryjówkę pokazać. Mam wiadomość pewną i dokładną. Tu wszedł na gumno, parę dni temu, człowiek poraniony. Cała wieś go widziała, a nie wyszedł stąd. Gdzie on jest? Może wszedł, bo tu przecie niemało ludzi się przewija. Płoty porozgradzane, budynki spalone. Więc kto tu może co wiedzieć? Więc panna nie pokażesz kryjówki. Nie pokażę, bo nie wiem, gdzie on tam jest. Tu w domu nie ma nikogo. Major skinął na podoficera stojącego przy drzwiach i do pokoju wnet weszło grono żołnierzy z latarniami. Jedni z nich natychmiast zaczęli spoglądać pod kanapy, do szaf, za piece i na piece, a inni ruszyli do izb sąsiednich, przesuwając z miejsc sprzęty, przewracając graty, stukając w ściany i podłogi. Dwaj młodsi oficerowie zwrócili się do panny Salomei z żądaniem, ażeby im otworzono zamknięte na klucz drzwi do wielkiego salonu. Młoda gospodyni kazała Szczepanowi przynieść klucz i otworzyć. Stary poszedł do sąsiednich izb i tak długo szukał owego klucza, że to wzbudziło podejrzenia i rozpaliło porządliwość. Gdy nareszcie przyszedł z kluczem, podał go jednemu z oficerów. Ten wrzasnął nań z okrucieństwem: Kpieden, jeden, Ruszę otwierać! Starzec nie drgnął nawet. Stał na miejscu z daleka podając klucz, mówił: Ja nie będę otwierać tych drzwi, ani tam nie pójdę. Ty jak śmiesz, otwieraj natychmiast! I otworzę, sami otwierajcie. Dlaczegóż to, kochanku, nie chcesz nam tych drzwi otworzyć? Słodko zapytał Major. Dlatego, że nie moja rzecz tam chodzić. Czemu? To panów pokój. Jak to panów? Nie pana. Panie mu ta świeć. — Chcecie, to idzie, ja nie pójdę. — Dlaczego? — Bo nieboszczek pan nie lubi, żeby mu tałazić i spokój zmącać — mruknął kucharz. — Co wygadujesz, stary grzybie? — Prawdę gadam. — Co to takiego? Czemu on nie chce tam wejść, do tamtego pokoju? — zapytał major, zwracając się do panny Brenickiej. Mówi prawdę — mruknęła niechętnie. — Jak to? — W tamtych pokojach jeszcze mieszka dawno zmarły brat pana Rudeckiego, Dominik. — Oficerowie zachichotali. Major spytał. A i pani widziała to może, jak tam ów zmarły. Widzieć, nie widziałam, ale m słyszała, jak tam u siebie gospodaruje, chodzi, trzaska, przerzuca beczki z miejsca na miejsce. Oficerowie spojrzeli po sobie, porozumiewając się oczyma, że tu leży wybieg. Któryś z nich popchnął szczepana w podkórka, żeby szedł przodem i świecił latarnią, ale kucharz szarpnął się i cofnął mówiąc. Niechże se też, ja się państwo samo idzie. Milcz i naprzód. Przyszliście i pójdziecie, a ja tu muszę z nim ostać. Z kim, durniu? Z panem, z dominikiem. Ktoś go znał? Już żem go znał, bo to mój pan. Przecież nie żyje. Ja nie głupi jemu się przedziwić. Przekręcono klucz w zamku i otwarto drzwi do wielkiego salonu. Drzwi te ustąpiły z trudem, ze zgrzytem i trzaskaniem po kostu. Który z podłogi przywarł do powierzchni dolnych listw i na stałe zasechł. Z sali wionęła wilgoć i zimno pustki. Gdy wzniesiono latarnie i oświetlono tę wielką salę, ukazały się oczom oficerów kadzie okute obręczami, kufy z wielkich klepek, beczki i baryłki rzędem stojące. Między nimi wisiały stare pojęczyny, na których grubą warstwą kurz osiadł. Posadzka była wywoskowana i lśniąca. Połyskiwały złocone gzymsy z a po środku sufitu zamajaczał wyblakły plafon. Na jednej ze ścian wisiał portret mężczyzny o rysach surowych i pięknych, o złośliwym uśmiechu. Oprócz tego malowidła nie było tu nic z dawnego salonu, ani mebli, ani sprzętów. Kadzie rzędem stojące w tym miejscu sprawiały na widzach wrażenie dzikości i obłędu. Oficerowie zbliżyli się do nich, zaglądali w głąb każdej, świecąc latarniami, czy gdzie powstaniec na dnie się nie ukrywa ale po najszczegółowszym zbadaniu przekonali się że te wszystkie naczynia są puste otwarli tedy jeszcze jedne drzwi z tego salonu prowadzące do pokoju gdzie mieszkał i odebrał sobie życie dominik rudecki tam oczom obcych przechodniów przedstawił się widok jeszcze bardziej przykry był to długi i pusty pokój z zapuszczonymi roletami kilka krzeseł wyplatanych stało tam i sam na ziemi poniewierały się jakieś stargane papiery. Szczepan, którego siłą do tych isp wprowadzono i wypchnięto naprzód, żeby świecił, drżał na całym ciele, żegnał się rzucając oczyma po kątach. Zbadawszy szczegółowo podłogę ściany, okna i drzwi, po stwierdzeniu, że nie ma stamtąd wyjścia ani drzwi ukrytych, oficerowie zabrali się do odwrotu. Te pokoje sprawiły na nich niemiłe wrażenie. Zimny dreszcz wszystkich obleciał. Nie można powiedzieć, żeby się czegokolwiek lękali, lecz poczuli szczególniejszy, odrażający niepokój. Zdawało się w istocie, że w tych dwóch salonach, które od całego szeregu lat były nagłucho zamknięte, ktoś stoi naprzeciwko przebywających gości i ze straszliwie szyderczą wyniosłością przyjmuje ich w tych ścianach. Oficerowie z wolna, żeby trwogi nie okazywać, opuszczali duży salon. Latarnie wyniesiono. Drzwi znowu na klucz zamknięto. Wtedy dopiero wszyscy uczuli, że tamta strona jest to w istocie miejsce obrzydłe i zrozumieli, że tam mieszkać nie sposób. Tym pilniej zaczęto rewidować pokoje zamieszkane, aczkolwiek w danej chwili zupełnie puste. Przetrząśnięto wszystko, przewrócono na nicę i nie trafiono na nic podejrzanego. Szczególnie badawczo oglądano pokój panny Salomei, Mebli tam było niewiele, więc ze zdwojoną uwagą ręce żołnierskie rozbierały łóżko i wewracały sowkę. Miano już w braku jakichkolwiek danych przejść do kuchni, spiżarni, a także do przyległych bokówek, a liści jeden z rewidujących spostrzegł na odwrocie materaca ślady krwi. Dało tym znać dowódcy i jego podwładnym. Starszyzna zeszła do sypialni i oglądała z uwagą ów materac. Panna Brynicka stała w sąsiedztwie swej pościeli, otoczona przez oficerów, którzy jej się przyglądali ze śmiechem i brutalną bezwzględnością. Na pytanie majora, co znaczy ta krew na materacu, milczała. Twarz jej była blada, oczy spuszczone na ziemię. W zaciśnięciu jej ust, w rozpostarciu się królewskich brwi, w opadłych na oczy powiekach było tyle odpychającej dumy i obojętności, że to wojskowych... Podburzało do zemsty. Co znaczą te ślady krwi? nastawiał major. Milczała. Skąd się tu wzięła krew na tym materacu? Milczała. Czy pani powiesz, co to znaczy? Milczała. Co to jest? krzyknął jeden z oficerów, podsuwając jej pod oczy zakrwawiony materac. To są ślady krwi, odpowiedziała spokojnie. Czyjej? Mojej. Powiedziawszy to słowo męczeńskie i bohaterskie, zdobywszy się wobec tych wszystkich mężczyzn, noszących oręż na najwyższe dziewicze poświęcenie, spłonęła nagle od pożaru wszystkiej krwi, która w jej żyłach pędziła. Zdawało się, że ją krewta zaleje i że ją wstyd udusi. Oficerowie pomrukiwali z chichotem, szturchając się i szepcąc między sobą dowcipne komentarze. Panna Salomea uspokoiła się. Cierpliwie słuchała przyciszonych szyderstw, drwin i kpiarskich pokasływań. W pewnej chwili podniosła oczy i objęła ich wszystkich jednym spojrzeniem bezgranicznej pogardy. W spojrzeniu tym błysnęła sobie samej wiadoma, zamknięta w milczeniu myśl, że wśród nich wszystkich ona jedna, wyśmiana kobieta, jest w istocie oficerem. Stary major, ojciec licznej rodziny, dorosłych córek, od dawien dawna w Polsce mieszkających, Począł się drapać po bokobrodach i coś zagadał do swych subalternów. Rewidującemu podoficerowi rozkazał: No, szukać tam dalej, marsz! Tu nic ciekawego nie ma. Sam wyszedł do sąsiedniego pokoju. Tam oficerowie, jedni na kanapie, inni na sofie, a reszta wprost, na dywanie podłogi, rozciągnięci w ubraniach, pociągali z manierek. W drugim skrzydle dworu, w kuchni i spiżarni, w składach i drwalniach. Odbywała się rewizja. Nadszedł oficer i zameldował, że w dworze nic podejrzanego nie znaleziono. W spiżarni nie ma ani kawałka chleba, ani szczypty mąki. Oficerowie kleli i stękali. Panna Salomea pozostała w pokoiku sama, w głębokim, pogrążona zamyśleniu. Obok niej na stole płonęła latarnia, oświetlająca twarz i postać. Wojownicy zgromadzeni w salonie patrzyli ze swych miejsc na pannę Mije i nie mogli oderwać od niej oczu pewien chudy, kościsty blondyn z długimi wąsami, leżąc na dywanie, potrącił nogą towarzysza i szepnął z westchnieniem. — Ależ dziewka! — Krasawica! — zgodził się tamten. — Raz krasawica! — dorzucił trzeci niepytany. Po chwili znowu rozszerzył się między nimi szept. — Ależ dziewczyna! Major stękający na najszerszej sofie mruknął do zachwyconych. — No, panowie! — Dajcie na no pokój tym szeptom. Spać trzeba, nie szeptać. Spać tu trudno. Oczy zamknąć i spać. I oczy zamknąć trudno. No nic, nic z tego, nic z tego. My też tylko platonicznie wzdychamy. A platonicznie wzdychać można byle po cichu i każdy na swym posłaniu. I ja abym się choć z kwadrans rad zdrzemnąć. Oficer jazdy, Dragon, jak Topola, nazwiskiem Wiesnicyn, wszedł ze dworu z doniesieniem, że... Polecił pilnie zrewidować stodołę, gdzie jest zapole pole pełne siana, oraz że tam wprowadzone zostały wszystkie konie jego oddziału. Raportował nadto, że żołnierze półszwadronu dragońskiego ułożyli się do snu pokotem na sianie, że warty są daleko porozstawiane i wszystko w porządku. Major podziękował jeźdźcowi za wypełnienie ścisłych rozporządzeń, tudzież za raport. Przekręcił się na bok i zabrał do snu. Panna Salomea słyszała ów raport i rozważała w myślach jego sens i znaczenie. Serce w niej zadrażało i obumarło. W ciemnym rogu salonu przysiadł na wolnym stołku wysoki dragoński oficer, wiesnicyn. Patrzał w oświetlone drzwi pokoju i na stojącą w głębi dziewczynę. Doświadczał zarazem szczęścia i męczarni. O takiej chwili widzenia tej istoty marzył w szarugi podczas zimnych pochodów po lasach i ciągnąc zapadłymi drożynami. Była w nim ta twarz, ta postać jak czarodziejskie widziadło. Nieprawda marzeń, żądza i zemdlenie. Rozkosz pasja, tęsknota. Raz ją był ujrzał krasawice, gdy tymi stronami ciągnął jednego z pierwszych dni po wybuchu powstania. Zapamiętał od pierwszego spojrzenia. Zachwycił się raz na zawsze. Coś w nim rozegrało się. Jakby głos niewiadomej, niesłychanej muzyki od wspomnienia tej twarzy. Tęsknił za nią dzień i noc. Och, jak straszliwie pragnął, żeby rozkazy pognały go w tę stronę, żeby jeszcze choć raz, jeden w życiu, iść na ten dwór, zobaczyć, popatrzeć, tylko popatrzeć. I oto los dał mu tę chwilę. Szczęście nie tylko pozwoliło tu przyjść, lecz nadto otwarło drzwi. Stała tam sama jedna od wszystkich opuszczona. Burza wściekła huczała w duszy jeźdźca, gdy podparty na ręku patrzył. Przy drzwiach prowadzących do sionki stał żołnierz z karabinem. Panna Salomea nie mogła iść do kuchni, żeby się ze szczepanem naradzić. Usiadła tedy na łóżku i podparłszy głowę na rękach, czekała. Serce jej targało się w piersiach jak dzwon. Zdawało się, że bicie usłyszą śpiący i że ten alarm serca wszystko wyda. Każdy odgłos i każdy szelest był zwiastunem nieszczęścia. Jakże nieskończenie długo trwały minuty tej nocy. Tymczasem Szczepan, którego pociągnięto, żeby pokazywał zabudowania, piwnice w ogrodzie, ruiny gorzelni i doły po kopcach kartoflanych, asystował po zbadaniu całego obszaru przy czynnościach przygotowawczych do noclegu żołnierskiego w Stodole. Patrzał jak wprowadzano tam konie, jak wydzierano dla nich z zapola wielkie półkopy siana. Przysłuchiwał się głuchymi uszyma, jak żołnierze wdrapywali się na wierzchołek masy siana, a rozpostarówszy na nim szynele, walili się spać. Zarówno w kątach, jak i nad kryjówką powstańca. Zachodził w głowę, czy on żyje, czy już skapiał. Z prostackiej szczerości. I bez wyjściu uczuć prosił Boga o to drugie. Powinien by był stać obok panny, gdyż była sama jedna wśród oficerów, lecz nie mógł odejść, ponieważ wachmistrz oddziału dragonów nie puszczał go na krok od siebie. Szczepan rozmyślał, co czynić, jeżeli stodołę podpalą. Czy nie ma jakiegoś środka ratunku dla ukrytego chudziaka? Gruby, brodaty wachmistrz kazał mu nadrzeć siana i usłać łoże na klepisku stodoły. Stary kucharz pracował nasłuchując. O ile się to na co zdać mogło przy jego głębokiej głuchocie. Umizgał się do wachmistrza, na wszystko zgadzał, potakiwał i przytwierdzał. Śmiał się do niej raz wraz, wystawiając ku niemu dziurę w górnej szczęce. Wachmistrz poganiał go i niepobłażliwie szturchał, ziewając na całą To Toteż starowina biegał to tu, to tam. Znosił nowe wygraby, siana, słał równo, układał coś w rodzaju poduszki pod głowę, a wciąż niewolniczo przymilał się potentatowi. Gdy ten runął wreszcie w szyneli w butach na przygotowane legowisko, Szczepan przycupnął w kącie, zwinął się w kłębek i niepostrzeżony czekał, patrząc w grubą ciemność. Zapomnieli o nim. Rozlegało się ze wszech stron chrapanie żołnierzy, parskały konie. Starzec począł ostrożnie i zwolna czołgać się w górę stosusiana ku miejscu, gdzie była kryjówka. Czynił to umiejętnie, wymijając śpiących żołnierzy. Gdy się znalazł na miejscu wiadomym, gdzie bezpośrednio nikt nie leżał, zagrzebał się w siano i przyłożywszy ucho do deski, słuchał z całej mocy zmysłu. Nie dochodził go z dołu odgłos niż szmer. Nic. Szczęk kopyt końskich na klepisku. Chrupanie siana, chrzęst żelastwa, strzemion i tręzli, senny pomruk ludzki i szum wewnętrzny, wieczysty, starczej głuchoty. Jakoby odgłos morza nieskończoności, który w sobie wszystko pochłania. Chłop westchnął. Żal mu było młodzieńca, przydźwiganego na to miejsce z takim trudem, w tym celu, żeby tu zginął. Żal mu było własnego dzieła, które tak dobrze widziało się obmyślił. A światłość wiekuista niechże mu ta świeci, wzdychał, patrząc w mrok próżni wygrzebanej własnymi rękoma, którą niemal widział pod sobą. Targały się w nim wszystkie siły i wytrwania, żelazna wola, żeby wieko odwalić i wyciągnąć nieszczęśliwego, lecz chłopski przebiegły rozum zabraniał. Szczepan leżał na tym miejscu długo w martwej, bezsilnej męce, okrutniejszej niż wszelkie słowo. Krwawiło w nim stare serce, z którego łzy wszystkie dawno już wyciekły. Znowu na bałyku wyczołgał się ku pewnej dziurze na dachu, sobie tylko wiadomej. Wysunął się na zewnątrz i po drabinie zlazł na ziemię. Jak cień przemknął się ogrodem, poza stodolu, przez chwasty i rozgrodzone okulniki, w mroku obszedł warty i niby bezszelestny upiór wcisnął się do kuchni. Minął omackiem tę kuchni i sionkę przyległą. Przez dziurę od klucza padał w ciemne przejście wytrysk światła. Szczepan przyłożył do otworu oko i zobaczył pannę Miję, siedzącą na łóżku z głową podpartą na ręce. Coś jak radosne szczekanie psa w ciemną noc rozległo się w ogłuchłym na wszystko zestarzałem. Jestestwie w mrocznym obszarze ducha, gdzie była tylko samotność i odraza. Tak już został za plecami soldata, za drzwiami. Z okiem przy dziurze od klucza, skulony, bezsenny, pod progiem. Wczesnym rankiem wojsko zebrało się i uformowane w szeregi odeszło. Padał rzęsisty deszcz ze śniegiem, wył wiatr. Odchodzący byli źli, głodni, niewyspani i strudzeni, zanim ten nowy marsz rozpoczęli. Najpóźniej opuścił obejście w niezdołach pół szwadron konnicy, który był zajmował stodołę. Po odejściu wojska zostało w domu i na dziedzińcu mnóstwo odpadków, brudów i zaduchu. Panna Salomea stojąc w ganku patrzyła na szeregi żołnierzy zatapiające się w szarudze poranka. Trzęsło ją zimno wewnętrzne, pragnęła co prędzej, co prędzej biec do stodoły i wyciągnąć rannego z kryjówki. Tymczasem Szczepan, zamiast iść do stodoły, wdrapał się po schodkach z kuchni prowadzących na strych dworu. Pobiegła za nim. Stary wczołgał się w okienko dymnika i obserwował wojsko niknące we mgle. Na prośby, żeby tym ostrożnościom dać pokój, odpowiadał pogardliwym milczeniem. Wtuliwszy się w tenże występ dymnika, patrzyła zaciekawiona, co stary tyle ważnego w dali spostrzega. Nic nadzwyczajnego nie było widać. Piechota w postaci ciemnych, kwadratowych brył posuwała się drogą przez łąki. Zagłębiła w daleką wieś pod lasem, wreszcie znikła. Za nią w półwiorstowej odległości ciągnęła się w tymże kierunku ruda grupa dragonów. Konie z jeźdźcami stopiły się w jednolitą masę uderzającego kształtu, który zdawał się rozdzierać szarugę. Panna Salomea, oczyma zgasłymi od bezsenności, przypatrywała się tej ciemnej figurze, gdy wtem kucharz trącił ją w ramię z pogardliwym chichotem. Zmrużonymi oczyma patrzył w przestrzeń i pokazywał tam coś palcem. Przyjrzała się temu i zobaczyła, że od owej bryły dragońskiej odpadł jak gdyby odszczep końcowy i przemierza szybko przestrzeń w odwrotnym kierunku. Co to znaczy? zapytała. Chciały nas zmamić i chwycić na gorąco. Chodźwa na dół, każde do swego miejsca. Myślicie, że się tu wrócą? No? Przecie już zrewidowali wszystko. Znam ja ich manier, choćwa. Zeszli na dół z pośpiechem. Szczepan udał się do kuchni, rozpalił ogień i począł spokojnie szorować garnki i sagany. Słychać było odgłos jego miarowej od niezliczonego szeregu lat tej samej pracy i odgłos monotonnej, zgryźliwej śpiewki, którą zawsze mruczał, przedrzeźniając nieudolnie jakąś pańską melodię. U mojej mamy niebogi pływają w zupie stonogi. "Panna Salomea przyczaiła się z robótką w ręku pod oknem dużego pokoju, gdzie poprzednio nocowali oficerowie. Nie siedziała tam kwadransa czasu, gdy za oknem rozległ się tentent koni pędzących galopem i osadzenie ich na miejscu." Oficer dragonów, wiesnicyn, z trzaskiem otworzył drzwi, przebiegł sień i stanął na progu pokoju. Roziskrzonymi oczyma mierzył samotną mieszkankę tego dworu." Wstała po jego wejściu ze swego miejsca i patrzyła weń z pogardliwym wyczekiwaniem. Nie zdjął czapki ani nie rozwiązał końców swego baszłyka. Z butów i rzemiennych pasów jego uzbrojenia woda ściekała na podłogę. Kilku szeregowców weszło za nim do pokoju. Skinął, żeby przeszukali dwór. Żołnierze rozbiegli się po stancjach. Wiesnicyn został sam z panną. Patrzał na nią ze swym niesłabnącym, obłąkanym zachwytem. Mruknął z ruska po polsku. Pani nie spodziewała się takich gości. Wzruszyła ramionami i nic nie odrzekła. To go zmieszało i obezwładniło. Nie wiedział, co mówić. Czekał na rezultat ponownej rewizji. Po pewnym czasie niezręcznie i niepotrzebnie mruknął w sensie tłumaczenia. Ja tu nie ze swej chęci, rozkaz taki, służba nie drużba. Nie zwróciła na to uwagi. Czując dobrze w spojrzeniu i ruchach tego oficera wrażenie swej piękności, uczyniła się świadomie z umysłu stokroć piękniejszą i z całej mocy tego powabu, pewnego siebie, stworzyła jakby puklerz obronny. Usiadła w rogu kanapy i poczęła obojętnie szyć, nucąc półgłosem, jakby obok niej nikogo w pokoju nie było. Niedbale poziewała, tarła zziębnięte ręce. Wyjrzała oknem. Oficer stał w tym samym miejscu, patrząc na nią oczyma, które zawlekło bielmo rozkoszy i żalu. Po pewnym czasie, gdy rewidujący żołnierze nie nadchodzili, spytała wyniośle. — Czy to ja jestem aresztowana w tym pokoju? — Nie. — Zimno mi. Chcę sobie wziąć chustkę z tamtej stacji. — Proszę. — Może pan pośle sołdata, żeby patrzał, jak będę brała chustkę? — Nie trzeba. — Cóż za łaska... Odeszła do swego pokoju i siadłszy tam pod oknem, wyglądała na świat. Oficer przez otwarte drzwi wciąż na nią patrzył spodełba. Łagodny blask smutnego dnia spływał na jej czarne włosy, prosto przygładzone, świecące się jak migotliwy atłas. Na szyję, niepokalanie pięknego kształtu, na zaróżowioną barwę policzków, na zagięte długie brwi i pąsowe usta. Postać jej tworzyła obraz, którego widok doprowadzał zachwyt do szału. Każdy ruch jej głowy był kształtem albo skinieniem doskonałości. Gdy westchnęła, nieopisany wyrzut uderzał w serce żołnierza. Skoro spojrzała pogardliwie, dosięgało uderzenie jak pocisk hańbiący. Świat, w którym błądziły jej myśli, przez który szła jej dusza, kraina, gdzie był jej smutek, to było olśniewające widzenie, piękna, które się zawierało natychmiast. Oficer nie ruszył się z tego miejsca, na którym stanął, gdy żołnierze jego wrócili z doniesieniem, że nic podejrzanego nie znaleźli, odwrócił się i nie rzekł uszy słowa, nie rzuciwszy okiem, wyszedł. Wskoczył na siodło i odjechał na czele swego oddziału. Panna Salomea również nie odwróciła głowy, płakała. Obfite, gorzkie łzy lały się z jej oczu na skutek odczucia nędzy, wśród której ciągle żyła. Przewidywała, że powstaniec ukryty w sianie zadusił się albo umarł z upływu krwi. Myślała o ojcu terającym się w obozowiskach, o chłopcach, krewniakach, co tak straszliwie w zaraniu młodości poginęli, o wszystkich, którzy się z tego domu rozpieszli. Wspomniała na niepokój i strach nocny, co czekał rozpostarty za mijającym dniem, co się rozciągał na nieprzeliczony szereg bezdennych nocy. Wpatrywała się w brutalstwo siły, której nic nie mogło złamać, której okrucieństwu nic nie mogło położyć tamy. Cóż począć, jeśli Szczepan ucieknie? Co począć, jeśli go powieszą po odnalezieniu powstańca? Co począć, gdy nikt z jej krewnych nie wróci do tego przeklętego domu? gdzie rządzi sam jeden triumfujący Dominik. Zatargała nią głucha i ślepa boleść. Szarpnęła nią rozpacz jak wicher gałązką drzewiny. Nie chciało się już myśleć o niczym, żadnej roboty przedsięwziąć, nic, co należy wykonać. Była od tylu nocy niewyspana, przemęczona, wewnętrznie zziębnięta i pełna rozstroju. łkała bez ulgi i bez nadziei pocieszenia, wisząc na poręczy łóżka. Szczęknęła klamka. Wszedł stary. spodełba spojrzał na płaczącą i coś po swojemu wybełkotał. Wzruszał ramionami. Trzeba będzie iść. Cóż ta z beków? Gdzie znowu iść? Po tamtego. Pan nie wie? Chodźmy. Ale trzeba jeszcze naglądać. Już trzeci raz nie wrócą. Czort ich ta wie, czy gdzie ta podglądacza nie zostawiły. Będziemy uważać. To niechże panna Samoleja zamiast buczeć po próżnicy wyjdzie o to za dwór i pochodzi se ogrodem to tu to tam a patrzeć czy gdzie jakiego nie ma może taki i na górze w krzakach siedzieć i dopiero patrzeć pójdę na tę górę, to jest dobre i no iść z nieboraczka tak ta, postać popatrzeć i znowu i na inne miejsce z góry dobrze naglądać co jest w okolicy jakby się zaś dzieje kto wałęsał, dać mi znać w te pędy. Dobrze, idę. Wymknęła się za dwór i spacerowała jak szczepan kazał. Weszła powoli na górę jałowcem i chrustami zarosłą, która wznosiła się tuż za ogrodem. Śnieg tam leżał od deszczu przemoknięty. Tulił się w dołach i w głębi kęp zarośni. Och, jakże odrażające było to miejsce, widziane z góry. Spalone budynki. Rozerwane płoty, wyrąbany i na wpół zwęglony ogród. Pustkowie. Opuszczony, czarny, jak gdyby hańbą przyciśnięty stary dwór. To są niezdoły, gdzie przez tyle lat bawiła się cała okolica. Gdzie hulano do białego dnia, przez następny po balu i znowu w nocy, co się zowie, do upadłego. Rozpatrując się po okolicy, panna Mija nie dostrzegła nikogo. Ani jeden człowiek nie poruszał się w tym obszarze. Wojsko dawno w lasach znikło. Zaczajona między krzakami patrzyła pilnie. Nareszcie Szczepan wyszedł z kuchni i ruszył nad rzekę. Czaił się za ogrodem, wałęsał. Poza gorzelnią nawracał. Wreszcie, dobrze opatrzywszy miejsce, szybko wszedł do stodoły. Mijały długie minuty. Serce poczęło bić w piersiach panny Salomei. Zdawało się jej, że upłynęły godziny, odkąd starzec otwarł wrótnie. Nie mogła wytrzymać. Chyłkiem zbiegła z owej góry, przebyła ogród i dziedziniec. Wsunęła się do stodoły, wdrapała na siano. Wbrew oczekiwaniu, Szczepan nie powitał jej złożeczeniem. Odwalił był już wieko znad nad studni wsianie i wyciągnął chorego. Nie mógł mu dać rady. Co go wydostał na połowę wysokości dołu, to się pośliznął wsianie, padał na wznak a z nim razem odrowąż w swój grób. Ranny jęczał w ciemnicy. Usłyszawszy ten jęk, obydwoje uradowali się bardzo i podwoili wysiłek. Szczepan polecił pannie Salomei zarzucić koniec jednej z innek na ramię i ciągnąć. Sam ujął drugą i przerzucił ją także przez ramię. Poczęli obydwoje odsuwać się we dwie strony od dołu, ciągnąc po stronki z całej mocy. W taki sposób Wydobyli na wierzch nieszczęśliwego. Dosawszy go na powierzchnię, zbadali, że żył jeszcze, aczkolwiek był bezsilny i na pół uduszony. Szczepan rozkazał pannie znów iść na górę i obserwować teren. Sam wytoczył z drugiego za pola stodoły ręczny wózek do ściągania drzewa, zniósł na ten wózek chorego, przykrył go sianem. Nawalił na wierzch suchej podściółki i gałęzi z opróżnionego kąta stodoły i potoczył wózek do kuchni. Tam chorego rozebrał z futra i butów, oczyścił, otrzepał, zaniósł i położył do łóżka. Gdy panna Salomea wróciła do domu, zastała już swego protegowanego w pościeli. Był nieprzytomny, jakoś nadmiernie czerwony i opuchły. Oczy miał błędne i przekrwione, twarz zsiniałą. Rany pootwierały się i przemoczyły bandaże tak dalece, że trzeba było na pościel położyć grube, zgrzebne płachty, aby powtórnie nie mieć w krwistych plamach świadectwa przeciwko sobie. Panna Salomea zabrała się do zmiany bandaży i przewinięcia ran. Pasma pousuwały się z miejsca i rany były obnażone. Opatrując je na nowo, doświadczyła szczególnego wrażenia, jakie jej się nigdy jeszcze nie przetrafiło w życiu. Oto każdą ranę, Poczęła mieć w swym jestestwie i nie tylko ją widzieć, ale i czuć. Cierpieć w sobie tam, gdzie była w ciele chorego. W głowie, pod okiem, w ramionach, między żebrami i w prawym biodrze wynikły jak gdyby stygmaty, sobowtóry i żywe wizerunki zranień. Poczęła, opatrując rozdarcia i urazy, ciosy i uderzenia, wwiadywać się w nie, rozumieć je, i pojmować w całości przedziwne, wyniosłe ich życie. Bez odrazy patrzyła na krew broczącą i żywe, poszarpane ciało. Gdy skończyła opatrunek, już zbliżał się zimowy wieczór. Chory usnął w głębokiej gorączce. Przypadła na sowce i sama usnęła jak kamień. Jakże się czuła szczęśliwa, gdy po ocknieniu zobaczyła promienny dzień. Minęła tedy noc bez rewizji i bez zmor. Przez pana jednym tchem szczęśliwie od początku do końca. Kanarek, jedyny przyjaciel, zaśpiewał we framudze okiennej na widok tak pięknego słońca. Kanarek ów nosił nie wiadomo dlaczego tajemnicze nazwisko Pupinetti. Miał na głowie czarną krymkę czy piuskę z ciemnych piórek, aczkolwiek sam był nieposzlakowanej żółtości. Panna Mia przywitała się z nim serdecznie, wołając nań ustalonym od dawna okrzykiem, który się między ich zażyłość nie wiedzieć skąd i jak zaplątał. A balakalot. Pupinetti przekrzywił główkę i rozdymając gardziołek począł wydzwaniać na cześć słońca pieśń najweselszą, najradośniejszą pod tym słońcem. Widząc, że zbliża się jego dobra pani, jął skakać z pręta na pręt i kołysać się w ruchomej chustawce. To dziobnął ziarenko kaszy, to skubnął kapuścianego liścia okruszynę. Napił się wody i wołał przyjaciółkę prędkim radosnym pokrzykiem. Nie lękał się ani jej groźnych rozkazów, a balakalot, ani ręki wsuniętej do klatki. Przychylał tylko głowę, jak gdyby w istocie obawiał się o swą piuskę, gdy go wzięła w rękę i całowała w dziubek najśliczniejszymi usteczkami na obszarze ziemi. Chory powstaniec rozwarł oczy pół oślepłe z gorączki. Zwrócił ku swej opiekunce czerwoną twarz. Jakiś bełkot wypadł z pomiędzy jego rozdętych warg. Stała nad nim z Pupinettim w ręce i pokazywała ptaszka biednemu wojownikowi. Zobaczywszy kanarka, coś pojął. Żałośnie uśmiechnął się. Panna Salomea puściła ptaszę z ręki. Przyuczony do siadania na jej poduszce, pupinetti przyfrunął do wezgłowia nieznajomego intruza, zasiadł na poręcze, otrząsnął się, sprostował pióra. Zaśpiewał najradośniejszą, najpromienniejszą ze swych piosenek. Chory uśmiechnął się znowu, zapomniał o męce życia i z rozkoszą słuchał. Kilka następnych nocy upłynęło spokojnie. Nikt nie nachodził opuszczonego dworzyszcza. Chory powstaniec spał po całych dniach i nocach w gorączce. Nie wiadomo było, czy przyczyną tej gorączki są rany, czy jaka inna wewnętrzna choroba. Opuchnięcie oka zmniejszyło się bardzo i czarna barwa podskórnych zacieków poczęła ustępować. Ukazały się powieki i zdrowa między nimi źrenica, która dobrze widziała. Założono tedy rozdarcie podocznej rany szarpią i obwiązano znowu policzek. Gdy ślady ciosów i stłuczeń znikały, wyłaniała się spod opuchlizny twarz jak gdyby inna. Odmiennie rysował się kościsty kształtny nos, Białością zajaśniało nad czarnymi brwiami rozumne czoło. Najszybciej goiły się rany na głowie. Dawno, niestrzyżone włosy, które panna Salomea co pewien czas myła i rozczesywała, zdawały się same jak szarpie kurować blizny zaschłe, choć jeszcze wciąż czerwone. Najgorzej było spostrzałem w biodrze. Ranny nie mógł wykonać najzwyklejszego ruchu ani gestu bez kąsającej wciąż męczarni. Kula Opuszczała się widocznie między ścięgnami i żyłami, bo ból wychodził z miejsc coraz niżej w udzie położonych. Rana ta była wciąż otwarta i gnoiła się w sposób odrażający. Nie pomagało mycie jej i ciągłe oczyszczanie. Pewnej nocy obudził pielęgniarkę rumor do drzwi i okien, ale odmienny. Nie odrywki pochodzący. Ktoś kołatał wielokrotnie i natarczywie. Burzono się także do okien części niezamieszkanej i do drzwi od ogrodu. Szczepan natychmiast zbudzony nie mógł już wynieść chorego na dwór, gdyż całe obejście było widać otoczone. Po ciemku tedy wzięli obydwoje z panną Salomeą biedaka na ręce razem z pościelą, wynieśli co tchu do salonu Dominika i złożyli w jednej z pustych kadzi. Ledwie zdążyli tego dokonać, gdy łoskot dosięgnął najwyższego stopnia. Skoro drzwi zostały otwarte, okazało się na szczęście, że byli to rodacy. Mały szczątek oddziału, odbity z partii kurowskiego po straszliwej klęsce miechowskiej, uchodząc dubeltowymi marszami pośród kolumn rosyjskich, dowodzonych przez Czernickiego i Ostrowskiego, błąkając się po lasach, ostępach i wądołach, dniem i nocą ścigany, trafił po ciemku na niezdoły. Wskutek ucieczki dwóch z kolei dowódców. Oddziałek był bez zwierzchnika składał się z ludzi zgłodniałych, przeziębłych, zdrożonych do ostatka i bezprzykładnie rozbitych na duchu. Nie były to już fizyliery, nie kosyniery, nawet nie drągaliery, tak pospolite w powstaniu, lecz ludzie niemal bezbronni. Ledwie weszli pod dach, natychmiast padli pokotem na ziemię i poczęli chrapać jak na komendę. Kilku z nich Wzięło się do szukania we dworze jadła i wódki. Zrewidowali spiżarnie, kuchnie i pokoje, ale nic nie znaleźli. Przy tych poszukiwaniach musiała asystować panna Salomea, gdy przetrząśnięto wszystkie faski i skrzynie, nie znajdując nic zgoła, zrozpaczeni zgłodniali poczęli grozić. Jeden z nich wyrwał z zapasa pistolet i w rozbestwieniu sięgającym granic obłędu przystawił otwór lufy do czoła młodej gospodyni. Wytrzymała, z obojętnością diabelstwa jego wzroku, i czekała na strzał. Biedny okrutnik nie odrywał pistoletu i nie wiedział, co dalej robić. Stał z tą bronią, skierowaną między cudne oczy panny, i bladł coraz bardziej. Czemuż pan nie strzelasz? Spytała. Dwa razy nie pytać. Więc albo pan strzelaj, albo szukajcie sobie dalej, bo szkoda czasu na komedię. Gdzie kasza? Kaszy jest trochę, ale ta jest niezbędnie potrzebna dla tych, co tu są i dla jednego rannego. Gdzie ta kasza? Zobaczymy zaraz. Naprzód schowaj pan pistolet, który powinien być wymierzony w stronę wroga, a nie między oczy bezbronnych kobiet po spiżarniach. Milczeć, gdzie kasza? Szczepan, który stawił już za plecami panny Salomei, wmieszał się do rozmowy. Tej kaszy jest mało. I kaszą się partyja nie pożywi. Przyniosę ziemniaków. Gdzie są ziemniaki? Jest ich ta jeszcze miareczka w kopcu. Ile tego? Mówię, że będzie ćwiartka. Może się uzgarnia z półkorca. Przemarznięte? Niekoniecznie, bo były dobrze okryte. Gdzie to jest? A gdzie jest, to jest. Sam przyniesę. Jak wszyscy pójdą brać, to ino rozdepcą i pomarszczą. Wszystkiego, co ta jest, nie zjecie. Zjemy tyle, ile nam się zechce. A przyjdą inne, czym ich żywić? Niech glinę, żro. Znowu i pistolce do łbabę do przystawiać. przeklęty, lepiej milcz. Wrzasnął zgłodniały powstaniec. Chwycił starca za kołnierz i potrząsnął nim do woli. Ale szczepan szarpnął się śmiało raz i drugi. Wydarł z sferami z garści tamtego. Panna Salomea przyszła mu z pomocą, odtrąciła silnie napastnika. Ten patrzał na nią wzrokiem najbezwzględniej zdziczałym, który nic dobrego nie wróżył. Czuła w oczach jego bezrozumną wściekłość. Lada chwila mógł podnieść pistolet i wypalić. W celu rozweselenia go zaczęła wszystko w żart obracać, a chcąc skierować jego pasję w inne łożysko, opowiedziała anegdotę o kucharzu. Widzi pan, mówiła. Że on ma na naprzedzie zęby wybite? Ja mu je do reszty wybiję. Niechże pan posłucha, zanim resztę tych starych zębów wybijać historię o tamtych, których już nie ma. Co mnie tam jego zęby obchodzą? O, ładnie tak traktować konwersacje z kobietami. Konwersacje? To niech pani mówi, jeśli jest coś ważnego. A kiedy pan nie słucha, jakże to mówić? Ale słucham tylko, że pani nie słyszy, jak we mnie głód w niebogłosy wrzeszczy. No to niedługa historia i głód posłucha. Widzi pan, było tak. Jak ten nasz staruszek był jeszcze młody, służył tutaj w tym samym dworze przy kucharzu za popychatło. Ani się obejrzał, jak go do wojska zawołali. Żal mu się zrobiło tej kuchni, rondli i sosów, przed wojaczką strach. Dwadzieścia pięć lat pod karabinem to nie żarty. Przyszedł sołtys brać go do superwizji. Nasz kuchcik uskoczył za węgieł dworu Wziął kamień z ziemi i wytłukł nim sobie dwa przednie zęby, jak to pan wie niezbędne do odgryzania ładunków przy skałkowym karabinie. Sołtys go za kark, po stronkiem wiązać, a ten się w głos śmieje i pokazuje zakrwawioną dziurę na przedzie szczęki. No i cóż z tego? Nic. Tylko taki morał, że szarpać o byle co nie mamy potrzeby. A on tu niejedno jeszcze spłatał w tym rodzaju. Wszelkie historyjki pozwolę sobie odłożyć na później, gdy już te kartofle oskrobimy. Primum edere deinde filosofari. Wie pani, co to znaczy? Nie wiem, ale coś musi być o jedzeniu. A właśnie, dalej go, gdzie worek? Ruszył, znalazłszy worek, za przewodnictwem Szczepana i wrócił wkrótce z kartoflami. Rozpalono ogień, pchając pod blachę polana, urąbane z żerdzi rozgrodzonego płota. Wszyscy zabrali się do skrobania kartofli. Okazało się, że partia miała w swym skarbie skibę zabranej gdzieś słoniny. Szczepan wydalił się w noc i przyniósł w rogu worka zgarniec kaszy ze swej kryjówki. Począł i kaszę i kartofle z wielkim kucharskim znastwem gotować. Wybiegał zresztą raz wraz, ażeby pełnić warte nasłuchiwać tępymi uszyma, czy ziemia nie jęczy pod stopą nadchodzącej nieprzyjaciela piechoty. Rana w biodrze powstańca nie dość, że się nie goiła, lecz stawała się przyczyną niebezpieczeństwa. Niżej od podstrzałów w lędźwi począł formować się wielki wrzód sprawiający tyle cierpienia, że chory krzyczał całymi godzinami, a nawet wzgląd na bezpieczeństwo domu i trwoga o życie nie mogły uciszyć nieludzkich jego krzyków, podobnych do wycia. Panna Salomea nie tylko nie sypiała po nocach, ale nie przykładała głowy do pościeli w obawie niespodziewanej inwazji żołnierzy. Wynoszenie księcia do stodoły po ostrzegawczym żydowskiego dziewczęcia stukaniu w szybę stało się bezcelowe, bo chory jęczał zakopany w sianie. Pewnego razu, posłyszawszy jakieś odgłosy w stodole, oddział żołnierzy chodził pod dowództwem oficera po całym zapolu, przebijając głęboko stos siana bagnetami. Tylko wyjątkowo szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że na nie trafiono. A wzgląd na przydatność stodoły i jej zawartości na legowisko dla żołnierzy powstrzymał oficera od rozkazu spalenia budynku. Było rzeczą oczywistą, że kula opuszcza się wzdłuż goleni, sprawiając tak niesłychane cierpienia i powodując formowanie się wrzodów. Życie w podobnych okolicznościach było nad wyraz ciężkie. Panna Salomea zdecydowała, że nie ma innego wyjścia, tylko należy sprowadzić chirurga. Jakże to jednak mogła uczynić, nie posiadając ani grosza pieniędzy, gdyż wszystko co miała, zabrały przechodzące partie w ciągu tej zimy i nie mając do rozporządzenia konia ni sanek. Najmować furmankę we wsi nie było bezpiecznie, gdyż chłopi żywili wrogie usposobienie i obecność chorego we dworze mogłaby się wydać. Wyprawić zaś powstańca z domu nie miała serca. On sam znalazł był środek nieomylny. Oto pewnego razu, gdy stała obok pościeli, dając mu pożywienie, sięgnął z nienacka do kieszeni jej sukni i wyrwał pistolet, który mu niegdyś gdy przybył, pokazywała. Odebrała mu z rąk pistolet. Ale odtąd, całymi godzinami ją błagał, wyjąc w bólach, żeby mu wystrzałem między oczy skróciła te nędze istnienia. Skoro tylko dorwał się do jej rąk, chwytał je rozpalonymi dłońmi, jakby kleszczami z żelaza, do białości rozpalonymi, skamląc o zadanie śmierci. Ileż to próśb, i jakich, w jakie zaopatrzonych argumenty wyrzucał z siebie, błagając o ten strzał jedyny. Tylu zginęło, czcigodni, najszlachetniejsi, waleczni. Buty soldatów wdeptały ich w błoto dzikiego pola. Padali z ran, bez pomocy, po lasach, bez salwy, na nic. Zwaliła się ze swego ołtarza święta idea. Chłopi polscy zwozili rannych do urzędu po klęsce miechowskiej i oddawali w ręce kata. Niezłomna niewolniczość ducha możnych i straszliwa ciemnota ubogich podały sobie dłonie. Cóż za nierozum, jaka ty rannia! wśród Tylu niebezpieczeństw Pielęgnować jedno bezsilne cierpienie Umrzeć Nie wiedzieć co się dzieje i co się stało Nie pamiętać Nie znosić piekła poniżenia Gdy trzeba ukrywać się w sianie Przed sołdatami Siostro wołał łaski Zabij Daj się zabić samemu Nie chcę żyć Tu nie zakopiecie bez trudów nocy nad rzeką Gdziem się ze krwi obmył Przecież na wiosnę zasadzisz kwiatek, będę szczęśliwy. W rozpaczy, nie wiedząc już, co począć, w sekrecie nawet przed Szczepanem, panna Salomea poszła pewnego wieczora do przyjaciółki Ryfki W karczmie było już ciemno, drzwi zamknięte na głucho, okna od wewnątrz, w obawie inwazji, pozabijane zostały z żynami desek, w ten sposób, że tylko szpary między jedną a drugą dawały nieco światła dziennego do środka. Panna Mia poczęła majstrować około jednego z tych okien, chwierutać gwoździe, którymi rama była zabita na głucho, obłupywać glinę chroniącą od zimna, aż je wreszcie otwarła. Wtedy wsunąwszy przygotowany przedtem długi spleciaka pleciaka pręt w szparę między deskami, jeła szturchać na oślep w kierunku, gdzie jak z doświadczenia wiedziała, śpina tapczanie rywka. Długo jej się to nie udawało, gdyż żydóweczka twardo zasnęła, budzona wciąż i tylokroć po nocach. Wreszcie, poznawszy od razu, kto ją wzywa, skoczyła do okna. Zaczęły szeptać przez szpary między deskami, ale tak cicho, jakby wiatr szumiał. Aby zaś nie zbudził się nikt z rodziny karczmarskiej, która spała w tej izbie i w sąsiednich. Panna Salomea wyłożyła krótko, o co idzie: potrzeba koni. Musi na jedną noc dostać parę koni i sanki. Wypada przejechać do miasta co koń wyskoczy, wrócić i jeszcze raz gnać, ażeby o tym żywa dusza nie wiedziała. Rywka musi te konie wynająć od kogo? A że na wynajęcie furmanki trzeba pieniędzy, których nie ma, więc trzeba chyba ukraść. Później się to odda. Co robić? Rywka przelękła się. Co robić? aj. aj. parę koni i sanki dwa razy tam i nazad do miasta w jedną noc, a jaj, co robić? Drapała się po kudłatej głowie i w rozterce cmokała wargami. Głos jej zimna i strachu drżała, zęby głośno szczękały. — Radźże mi co — mówiła panna Mia. — Co ja poradzę? Ja nie wiem. Potem tu szła, żeby tyle od ciebie usłyszeć. Ja chcę, ale co tu robić? — Czego się tak trzęsiesz? Boisz się? — Ja się boję. — Czego? — Bo tu są konie trzy. Cuganty. — Czyje? — Nie wiem. A skąd się tu wzięły? Wczoraj je przyprowadzili. Kradzione? Nie wiem. Ty nie wiesz. Pytam się o ślico jednak, czy kradzione? No jakie mają być? Podarowane? Gdzie te konie są? W stajni stoją. Na przechowaniu to są? Czy ja to wiem? No co ja mam dużo gadać? Te konie stoją w stajni? Mów prawdę. Nie ty kradłaś, nie ty przechowujesz. Mnie prawdy nie powiesz? Toś teraz taka żydowico niewierna? Co ja nie mam prawdy powiedzieć? Te konie są pewno na przechowaniu. Po co gadać takie rzeczy? Tu jeden śpi na strychu, co na tych koniach przyjechał. Kiedy pojedzie dalej? Jutro na noc. W którą stronę? Nie wiem. Dajże mi parę tych koni. Ajaj, ja się boję. No to się bój. Przecie wrócą nad ranem, rywka. Nie mogę. One mnie zabiją. Kto? Ojciec i ten, co przyjechał, nie będą wiedzieć. Jak to nie będą wiedzieć? One by nie wiedziały o takim interesie. Kto potrafi tak zrobić? A ja. Sanki tu macie? Sanki są, ale małe nasze, pachciarskie. Niech sobie będą pachciarskie, chodź, przynoś klucze, wyłaś z dziury. Rywka zaszlochała z cicha, rozpaczliwie, stała za deskami, łkając. Nie dasz? Na śmierć mnie zabiją, łeb mi obedrą. No to wycierpisz. Ten argument jakoś trafił jej do przekonania. Uspokoiła się, zapytała jeszcze: Kto by pojechał? Ja sama. To nikt nie będzie wiedział? Nikt. Ja i ty? Jak zobaczą, jak oni zrozumieją, kto to zrobił? Dopiero zaczną bić. Dopiero zaczną. Moja, Mojaże niedotknięta, delikacik. Ten, co przyjechał, on ma taki kończuk. Przynoś klucze. Rywka poszła cicho, jak widmo, w głąb domostwa i nie wracała przez czas długi. Panna Salomea myślała już, że nie przyjdzie wcale. Mróz trzymał, ostry wiatr pociągał. Podmuchy, wzdychające, wałęsały się dookoła murów i narożników tej karczmy niemej i ciemnej. Noc była czarna, bezgwiezdna. Wreszcie drzwi tylne, prowadzące na gnojowisko dziedzińca, z cicha skrzypnęły i mama rywka wyszła z domu. Przywarła drzwi ostrożnie i wciąż nasłuchiwała, czy kto za nią nie idzie. Upewniwszy się, że nikt nie usłyszał i nie spostrzegł, gdy drzwi otwierała, skoczyła ku murowanej stajni. I poczęła działać nadzwyczaj energicznie. Otwarła co tchu drzwi stajenne, później wrota do wozowni. Panna Salomea weszła za próg i śmiało zbliżyła się do koni. Nieufnie pochrapywały i biły nogami w ciemności. Namacała rękoma ubytych koni i spostrzegła, że stoją... ...w doskonałych i całkowitych homontach. Przygotowane do natychmiastowej drogi na wszelki wypadek. Konie były rosłe i widać dobrze utrzymane... Bosie wiły na miejscu i dziko chrapały. Zbadawszy dłońmi sprzączki lejców, podpinki ust, naszelniki i postronki, okiełznała dwa z tych koni. Wyprowadziła je ze stajni. Już rywka wychynęła na świat z wozowni sanki małe, bose, istotnie żydowskie. Szybko obydwie zaprzęgły konie do sanek. W mig wyrównały lejce i znalazły bat. Gdy panna już siedziała na przednim miejscu, Rywka przyniosła z wozowni wygrabek siana i wrzuciła w tył sanek, żeby było co dać koniom po drodze. Sama co tchu zamknęła na klucz stajni i wozownie. Jak ciemny nietoperz wionęła z powrotem we drzwi karczmy. Zamknęła je po cichu. Panna Salomea ostrożnie ruszyła wodzami i noga za nogą, jadąc, wydostała się z podwórza karczemnego na pole. Zajechała przed ganek dworu. Uwiązawszy konie u słupa, weszła do domu, kazała szczepanowi spać przy chorym, u drzwi do pokoju i czuwać na oba uszy. Sama ubrała się ciepło, wzięła ze sobą futro na nogi, dywan do okrycia siedzenia i wybiegła. Zasiadła się dobrze, ujęła lejce i dała koniom potęgim tęgim bacie. Skoczyły z miejsca i pomknęły. Okrążyła karczmę polem, wypadła na drogę przetartą i raz wraz śmigała batem konie szłysko pyta najtęższym cwałem. Saneczki taczały się z wyboju na wybój, sunąc po grubym śniegu. Do miasta były dwie drogi, dalsza gościńcem, a później szosą, i bliższa, tak zwana, na las. Ta druga była zawsze niebezpieczna ze względu na wilki, lecz w danej chwili była bezpieczniejsza od pierwszej ze względu na ludzi. Na las jechało się pustkowiem, porębą, Krzaczyskami i wygonami wśród pastwisk. Wreszcie szczerym, zwartym, głuchym borem. Ciarki chodziły po skórze panny mi, kiedy wyminęło od ludzia, i miała przed sobą głęboki, zamilkły bur. Zasiadła się mocniej na snopku kłoci, nogi oparła o literkę sanek, cięła kradzione konie po nogach i gnała przez knieje galopem. Droga była dość szeroka, w porze letniej bagnista, lecz teraz po śniegu zupełnie dobra. Konie brały ją w skok, unosząc za sobą saneczki jak pióro. Lodowaty strach przenikał do szpiku kości i mrozem obejmował serce. W uszach brzmiał dźwięk niewiadomy. Gonią pościg, tentent, Któż to leci za saniami? Wojska zżerające się w dzikiej wojnie. Słudzy jakiegoś między ludźmi prawa. Zbóje nieszanujące praw żadnych, czy zwierzęta walczące z ludźmi. Nie wiedziała nic. Przeciwko wszystkiemu, co mogło być, niosło się w niej jedno, jedyne prawo, proste uczucie. Nie wiedząc o tym, ślepo wierzyła w wolną moc swej młodej duszy i w siłę wolnych koni. Pędziła jak wicher. Zdumiała się, nie spostrzegając już lasu po bokach swej drogi. Przebyła go niewiarygodnie szybko. Do miasta nie było już więcej nadmile drogi. Dała koniom wytchnąć i mknęła ostrożnie, i pilnie bacząc na wszystko. Za lasem trzeba było mijać wioski, mosty, opłotki, skręcać w prawo i w lewo. Oczy przyzwyczajone do grubego mroku dobrze się orientowały w miejscowości. Wykonała prawidłowo wszystkie skręty i nawroty. Ze wzgórza obok murowanej karczmy zwanej Stara Wiecha zobaczyła w dali światło w mieście. Serce zabiło niespokojnie. Zjechała z równego gościńca na podrogatkowe pola i ostro dążyła na przedmieście. Przesunęła się cichcem obok rzeźni, obok koszar żołnierskich, objechała tyły ogrodów, rozmaite budy, szopy, składy, cegielnie, wiatraki. Wtargnęła na łąki obok parku i kołując, krążąc i nawracając dotarła do jakiegoś ostrokołu, który już przelegał do brokowanej miejskiej ulicy. Za tym parkanem słychać było na kamiennym chodniku kroki zapóźnionych mieszczuchów. Panna Mia wysiadła. Rozkiełznała konie, okryła je dywanem i dała im wiązkę siana do przegryzienia po tej wycieczce. Lejcem mocno przywiązała do słupa w parkanie. Sama otrząsnąwszy się i ogarnąwszy suknię, ruszyła w ulicę. Szła prędko, ciemnymi bocznicami, nie spotykając nikogo, aż do obszernego rynku. Ten przebiegła, maszerując przez sam środek i wsunęła się w bramę domu, gdzie mieszkał wybitny lekarz. Gubernialna sława, doktor Kulewski. Godzina nie była jeszcze zbyt spóźniona, bo ani brama nie została zamknięta, ani światło na schodach nie zgaszone. Panna Salomea zadzwoniła do drzwi. Otworzyła je stara, zgarbiona służąca z pewnym rozdrażnieniem. Oświadczyła, że pan doktor już się do snu zbiera. Panna Brenicka wsunęła jej w rękę ostatni jakiś pieniążek z prośbą o możność widzenia się ze znakomitym doktorem. Została wpuszczona. Czekała dosyć długo. Przyćmione światło woskowej świecy dawało widzieć piękne meble starego kawalera, konsyliarza Rólewskiego, kanapy i fotele, sprzęty i graciki, wyszywane poduszki, ozdobne parawany i oleodruki w drogocennych ramach. Drzwi się wreszcie otwarły i doktor z wyraźnym na ogolonej twarzy niezadowoleniem stanął w progu. Mierzył przybyłą twardymi oczyma. Był to pięćdziesięcioletni, przystojny, dobrze zachowany, tęgi mężczyzna. Doskonały lekarz i najzawołańszy w mieście smakosz. Kilkakrotnie w przypadkach ciężkich chorób był wzywany do dzieci i dorosłych osób dworu w niezdołach. Panna Brynicka znała go i była swego czasu za lat dawniejszych jego pacjentką. Doktor przypomniał ją sobie przez czas dosyć długi, a uderzony jej niezwykłą urodą jakoś spokorniał i wygrzeczniał. Zbliżył się z ukłonem. Panna Salomea. Przypomniała mu się i na uprzejme zaproszenie siadła w fotelu. Lekarz był coraz bardziej miękki i gotowy do usług. Przystąpiła do rzeczy bez żadnego wstępu. Powiedziała co i jak jest. Prosiła, żeby kładł się na futro, zabrał narzędzia chirurgiczne i jechał. Twarz doktora stężała. Stanowczo kategorycznie odmówił: Powstaniec? Dwie mile drogi? Noc? Godzina dziesiąta z górą? Nigdy. Nie pojedzie, żałuje. Niezmiernie mu przykro. Tak są to rzeczy nad wyraz pożałowania godne. Sam jest patriotą i czuje sprawę głębiej niż ktokolwiek, może jak nikt, ale jechać pod żadnym pozorem. Ma obowiązki, mnóstwo w mieście pacjentów, być może nie jedną sprawę podobną, być może nie jedną ważniejszą, być może stokroć ważniejszą. Panna Salomea słuchała tego wszystkiego cierpliwie. W pewnym momencie ujęła gestykulującą rękę doktora i przycisnęła ją do ust. Co więcej, osunęła się na posadzkę. I pocałowała go w kolano. Szarpnął się i odsunął. — Ach, więc miłość! — roześmiał się. — Pani kocha tego wojownika. — Nie, tylko spełniam, co do mnie należy. — To prawda. A czemuż tyle pokornej prośby i taka ekstaza jest w oczach pani? — Bo tak czuję. — Powstańcy nauczą. — Wezwali na wojnę mocarstwo, chłystki obłąkańcy. Muszą ginąć tysiące ludzi, bo to jest wojna. Czy pani to rozumie? — Rozumiem. A więc skoro to jest wojna, to jeden człowiek nie może na sobie skupiać całego naszego współczucia. — Pewnie, że tak. Ale ja mam do uratowania człowieka, który mi został oddany w ręce. Przyszedł z bitwy przed ganek, a nie wiedział, dokąd idzie. — I to dlatego on jedyny? — Niechże pan doktor włoży futro, weźmie narzędzia i chodźmy, bo czas ucieka. — To pani sobie myśli, że ja pojadę? Ja stąd bez pana nie wyjdę. Lekarz patrzał z uśmiechem na jej oczy szczere, a tak cudownie piękne. Na białe czoło wychylające się z potwórzanej czapeczki, na usta różane i śnieżne policzki, rozbarwiające się od ciepła w mieszkaniu. Zakłopotał się. Chce mnie pani zgubić, a ja nie mogę. Patrzą na mnie, pewno śledzą. No nie mogę. Musi pan. Doprawdy, nawet muszę. Musi pan. Dlatego, że to pani rozkazuje? Nie ja. To pan Bóg rozkazuje ratować biednego żołnierza. Co sama mogłam, to zrobiła. Teraz już nie mogę poradzić nic więcej. Gdybym mogła załatwić, to bym tu pana o to nie całowała po rękach. Pan jest doktora, a ja prosta kobieta. Do pana przyjechałam, bo... bo to lekarza rzecz znaleźć kule w ranie. Słyszał kto takie argumenty? A jak jeszcze otrzymam honorarium spytał patrząc jej zuchwale w oczy. Żadnego. O, to zachęta. Chodźmy, panie doktorze. Pójdę pod warunkiem, że sobie odbiorę honorarium mi to według uznania. Spojrzała w oczy mężnie i dosyć szyderczo powtarzając swoje Chodźmy, bo czas ucieka. Doktor wzruszył ramionami i wyszedł do gabinetu. Krzątał się tam przez czas pewien, coś otwierał, zamykał, porządkował, wreszcie stanął w przedpokoju ubrany w futro i wojłokowe buty. Za drzwi tego przedpokoju odezwał się do panny Salomei: Pani mnie literalnie porywa z domu. Jeśli nas po drodze złapią, zginąłem. Wiozę pana do pewnej chorej dziewczyny w żydowskiej karczmie. Nikt o to nie może mieć do lekarza pretensji, że jedzie do chorego. A zapewne. W takich okolicznościach i czasach, ja wiem, czym to pachnie jeździć teraz nocą na wieś do chorego. Weszli cicho, przemknęli się przez sień, w poprzek rynku i tymi samymi uliczkami ciemnymi jak piekło dotarli do koni. Na szczęście nikt cugantów nie spostrzegł i nie skradł. Panna Salomea, uradowana z takiego zbiegu okoliczności, okiełznała konie, nakryła dywanem siedzisko dla doktora i poprosiła, żeby zajął miejsce. A służący gdzie? zapytał. Jestem odrzekła. Co takiego? Nie jadę. Znowu swoje. Przecie pani nie może i nie umie powozić. Zaraz pan będzie musiał zaprzeczyć własnym słowom. Siadła na przedzie i cichaczem noga za nogą wyjechała wskroś łąk za łukami na przedmieścia, a stamtąd w pola. Gnała teraz tą samą, znajomą już drogą. Wesoło pędziła przez las i wertepy. Pan doktor Kulewski, stary a sławetny kobieciarz, usiłował eksploatować tę niezwykłą sytuację. To chciał sadowić się na przednim miejscu, pomagać w kierowaniu końmi, to wprost zamierzał otulać od zimna swego uroczego woźnicę. Ale woźnica zagroził, że go sanek wyrzuci i zostawi w lesie wilkom na pożarcie, jeżeli nie będzie przykładnie siedział na miejscu dlań przeznaczonym i dywanem okrytym. W półtorej godziny niespełna Sanie dopadły dworu w niezdołach. Panna Salomea podjeżdżała z ostrożnością, omijając karczmę i pilnie patrząc, czy we dworze nie ma gości. Na szczęście ciemno było wszędzie. Stare, wysokie topole huczały głucho hymny. Od wczesnego dzieciństwa znane sercu i uchu zastukała w szybę. Szczepan otworzył i poszedł pilnować koni zgrzanych, zmydlonych i zionących parą, Wprowadził je do stodoły i rozkiełznane puścił podsienne zapole. Przymknął szopę i wrócił do dworu. Doktor zabrał się natychmiast do badania chorego. Opatrzył rany oka i głowy, później na plecach i między żebrami, wreszcie w nieszczęsnym biodrze. Znalazł wrzut, ledwie zbierający i zdecydował, że trzeba go przeciąć. Szczepan poszedł sprawować warte na dworze. Panna Salomea musiała. Podsuwać i trzymać miednicę, dostarczać ciepłej wody, ręczników i szarpi. Doktor bezlitośnie rozciął nabrzmienie i ją sądą szukać kuli w głębokościach rany. Chory wił się w katuszy żywcem krajany. Operacja dokonywała się przy blasku rozchodzącym się z płomyka świeczki łojowej w latarni. Lekarz męczył się, szarpał, mocował, szukając swymi narzędziami kuli, i w pasji najgłębszej nie mógł jej znaleźć. Próbował raz, drugi, trzeci, czwarty i dziesiąty nadaremnie. Książę raz w raz mdlał z bólu, krzyczał pod nożem, wreszcie począł bronić się, bić, policzkować doktora i pannę. Lekarz musiał odstąpić. Pościel była zalana krwią, podłoga, sprzęty i naczynia okrwawione. Założył tedy umiejętny opatrunek, zawiązał wszystkie rany i oświadczył, że odjeżdża. Zaznaczył, że trzeba czekać. Chory miał nadal leżeć w łóżku. Panna Salomea kazała szczepanowi, żeby podał konie. Była głęboko zasmucona. Cały jej wysiłek poszedł na marne. Wskoczyła na miejsce furmańskie gdy chirurg się usadowił, pognała w cwał tą samą drogą. Jakże przykra była ta jazda, ileż znów w niej było bez nadziei. W dodatku doktor nie zachowywał się poprawnie. Był dość brutalnym poszukiwaczem swego honorarium. Znużona odtrącaniem go, pełna gniewu, ohydy i męki dusznej, odstawiła eskulapa do miasta. Zdala od rogatek w polu wysiadł i dla ostrożności udał się do swych pieleszy na piechotę. Panna Brynicka pożegnała go i cwałem wróciła w swe strony. Nad ranem, lecz jeszcze o ciemnej nocy, odstawiła i oddała w ręce rywki kradzioną parę sanki. Szczepan pod jej nieobecność obmył chorego, zmienił zakrwawioną pościel i bieliznę, wyszorował z plam podłogę i sprzęty, odrowąż i jęczał przez sen. Panna Salomea poszła spać znużona na ciele i duszy, pełna wewnętrznego zimna i wzgardy.